gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dobry wieczór. Kiedy to poleci? Nie wiem, ale nie jesteśmy na żywo. Dzień dobry, dobry wieczór, good afternoon. To jest quiz, dalej Słowak, hej, hej. Tak się nazywał chyba, bo już nie pamiętam, bo dawno nas nie było z tym quizem, ale wróciliśmy sobie, pewne rzeczy uplastyczniliśmy, unaoczniliśmy i jesteśmy z wami, gramy dalej. Jeden dzień dłużej do końca świata, hej, ho. Tak mówi Jurek Owsiak, znany jako... Nie przedstawiłeś się. Jerzy Owsiak. Fan Patryka Lipskiego, Paweł Paczul. Druga część się zgadza. Wojtek Kowalczyk, fan dobrego ciasteczka. No bo nagrywamy po stanie futbolu sobotnim, tak? Bo chcemy, żeby kibice... Tak. Musieli, znaczy musieli, chcąc oglądać nasze teleturnieje, musieliśmy tutaj zostać i nagrać, no nie na żywo. No. I chcemy zapewnić, że to dlatego te ciastka wcale nie jest tak, że one są przeterminowane. Kowal spożywa, ja też jadę. Nakręcamy Poznanie Futbolu, świeżutkie. Tak. No, takie dobre. Naprawdę. Tu masz weź sobie taką z dżemikiem, masz taką ciasteczkę. Z makiem, też pan co jakąś. Tu masz taką rolatkę z trochę jak mango, albo morelka. Tu też jest coś. I jakieś. Rogalik. I te są krewetki. Ale tu też coś czerwonego. Krewetki. Co? Tu też coś czerwonego. To jest moja krwawica. No, Wojtek Piela, znany anegdociarz, gawędziarz i Polak. Dzień dobry. Jakie dzisiaj anegdoty dla nas przygotowałeś? Będzie anegdota o bitej śmietanie. Dobrze, czekam na anegdotę o bitej śmietanie. Jest z nami również Leszek Milewski. Dzień dobry. Legenda Łodzi, ale nie z samej? Tak. Jesteś z samej Łodzi czy z okolic? Jestem z szeroko pojętych okolic, nawet nie Łodzi, co Sieradza. Okej, okay, czyli Leszek Milewski z okolicy Sieradza. Okolice okolic tak naprawdę. Bywało lepiej. Ale czy dwa punkty to jest próg, który przeskoczysz? Bo Damian Smyk zawiesił tak poprzeczkę. Gdyby ona była, gdyby to były igrzyska olimpijskie, to byśmy schodzili do kibicy skakać. Damian Smyk też jest z okolic, także. Tak. Bo ludzie myślą, że to Poznań, a to nie. Jest bardzo dalekich okolic dobrego wyniku w quizie. Będę mierzył w podobny wynik, co Damian Smyk. Ale trzy punkty ugrasz. Tego sobie życzę. To bardziej, że masz swoją kategorię, jak każdy gość przyjezdny. Bardzo się z tego cieszę, być może z własnej kategorii coś odpowiem. Tak, bo Damian Smyk na przykład nie odpowiedział. Było to pytanie o jego imię. Tak, powiedział, że jest Daniel. I Mateusz Rokuszewski, to kolega akurat jest z NASA. Tak, to prawda. Dzisiaj będzie kosmiczny poziom. A wy jesteście trochę zazdrości o Elona Muska, że on teraz do kosmosu, a wy nie? Tak, nawet wczoraj odpaliłem serial Siły Kosmiczne, bo zachęciła mnie obsada, aczkolwiek nie polecam. A powiedz mi, to lądowali na Księżycu, to było, czy to fake? Trochę tak, trochę nie. A Hermaszewski czy Gołaszewski? Zależy, który. A my mogę zadać pytanie? Tak. Czy na koszulce Rokiego są naziści jacyś, czy nie? Nie ma dzisiaj nazistów, są kosmonauci. Tady też nie było, był jeden nazista, a reszta to byli dzielni powstańcy. Co już ustaliliśmy. Przeproś za powstańców. Dlaczego ja? No bo powiedziałeś, że powstańcy to naziści. Ja powiedziałem, że jest jeden nazista. I się tak bym ci powiedział, że... Już nie rozdrapujmy tych starych ran. Nie rozdrapujmy starych ran. Że dzisiaj gramy o dużą nagrodę. Jest to ta nagroda. To jest banan. A gdzie bułka? Nie mam. No, tu masz. No, prawda. To jest drogi banan. Kosztował 4 zł. Bo podrażały cytrusy. To jest cytrus w ogóle? Co to jest, kolor? To jest jak ten, jak sierp i młot. No, moim bananem. Moim zdaniem to jest jeden z tych bananów. Pamiętacie te transporty bananów, w których panie znalazły nie tylko banany, ale również kokainę. Tak. To jest jeden z tych bananów.
A banan to cytrus? Czat by teraz mi powiedział, a nie mam czatu. Banan to owoc przede wszystkim. Może będę wymyślał czat sobie na to. Tak. Tak. Paczul jest zajebisty. Ale tak bardziej wiarygodny. Dopisałem, że tylko będzie opatrzył, że jest zajebisty i że Lipski jest słaby. Nie, nie dokuczajmy, zagrał całkiem niezły mecz. Podejrzewam, że jak przedstawiałeś Laszka, to było pytanie, co to za Babenko. Tak, jest takie pytanie. Leszek, przeproś za Babenkę. No cóż, przepraszam. A trzeba odnotować rzecz? To moja wina. Babenko przedłużył, panowie. No da, no, widziałem. Co przedłużył? No, to nie co można mówić miał za o tej godzinie, to za wcześnie leci. To, okay, ale to nie miej pretensji do ludzi, że nie wiedzą, kto to jest, no bo zobacz, co tam się zrobiło nagle po akcji Tuszyńskiego, nagle przecież tam przepaść było. Ja mówię, jak to nie docenili występu Babienki w Gdyni? Kowal, skończyło się 51-409. No widziałem. Wiecie, co ja zrobię? Napiszę na Twitterze, właśnie nagrywamy quiz, udawajcie czat. Zobaczymy, co się wydarzy. Czyż nie jestem geniuszem? Jestem. Dawaj, ja podam dalej. Ty podaj dalej, bo ty masz większe zasięgi niż ja, bo ty jesteś wicemistrzem olimpijskim, a ja jestem tylko mistrzem ty powiatu. Ty nie jesteś wicemistrzem. Jestem mistrzem powiatu. Nie, ty jesteś wicemistrzem swojego mieszkania w Babingtonie. Mistrzem. Wygrałem 3-0 ostatnio z Maćkiem Złochem. No widzisz, czyli nawet nie wice, to nawet dobrze, nawet lepiej. Masz bardzo ładny złoty zegarek. Dziękuję bardzo, kupiłem sobie z przecenie. Ja myślę, że to trochę tak jak z tym z kangurem Samuela, że podobno był, ale nikt go tam nie widział. Dobra, panowie, nie przedłużajmy, bo też chcemy dzisiaj pograć trochę. Kowal chce troszeczkę nie odpowiedzieć na pytania. Na razie tylko lajki są. To tak czat nie działa, muszę wam powiedzieć. To też musisz napisać, a nie mówić. Będzie łatwiej. Zobaczmy kategorie, jakie dzisiaj są. Jest ich 9. Ale dajcie na główny rzut, bo nie widzę. Jestem troszeczkę ślepy dzisiaj, ponieważ wczoraj... Ja może ci pomogę. Grzegorz Fuś. Ale to musi... Nie, bo nie widać, bo niektóre są w ogóle zasłonięte. Dajcie na główny rzut. Panowie. Zaraz, fik. To ja mogę w tym czasie opowiedzieć anegdotę o bitej śmietanie? Możesz odpowiedzieć o bitej śmietanie. Otóż tak, zaprasza do siebie francuski minister polskiego ministra do swojej willi posiadłości. Tam jest bita śmietana, tam są winogrona, tam są wazony, bizony, tam jest fantastycznie. No i ten polski minister, nazywa się Józef, mówi do francuskiego ministra, który się nazywa Piech, mówi: Piech, powiedz mi, skąd ty to wszystko wziąłeś, takie piękne, ładne? I on do niego mówi: Józef, zobacz, widzisz te autostrady? No widzę, no widzisz, tutaj jakieś zezwolenie, koncesyjka, coś tego, i się zawsze zakręcił i ma, no fajnie. No i tak mija rok, no i Józek zaprasza tego Piecha do swojej posiadłości, no i tam jest jeszcze lepsza bita śmietana, jeszcze bardziej bita, są jeszcze lepsze winogrona, jeszcze lepsze wazony i bizony, no i ten Piech mówi: Józek, skąd ty to wszystko wziąłeś, skąd ty to masz? No i ten Józek mówi: Piech, zobacz, widzisz te autostrady? No właśnie nie widzę. No właśnie, no właśnie. To jest tak zwany żart, na który. To jest tak zwany żart, na który trzeba to powiedzieć, ale. To Józef Oleksy? Czy to była anegdota, czy to bardziej taki żart? To był żart, ale to też taka anegdota reportażowa. Z życia wzięty. Paczul, powiedz mi ten, jedną rzecz. Jak wytłumaczyłeś na Twitterze ludziom, bo nie wiedzą nawet, jaka kategoria, kto jest, nic nie napisałeś, po prostu mamy to. Jak oni mają czatować, jak nie wiedzą, nie znają pytań? Kowa, to oni tak zawsze piszą to samo. Tak. Rocky, pokaż brzuch. Paczul, przepraszam za Sarajewo. Błąd w punktacji i Rocky ma punkt nie. Dobra, możemy, jesteśmy gotowi z kategoriami? Oczywiście. Super. Kategorie dzisiejsze takie. Grzegorz Kuświk, fajny gość. Bojan Cecaryć, osąd bohatera. Tomasz Dany, analiza problemu, rebusy i cytrusy, Charlie Piotruś, skandaliczne cytaty, patroni, kibicowskie mądrości, Leszek Milewski, tragizm kibica. Leszek Milewski... Jakbyś usunął kibica, też by się zgadzało. Tragizm postaci, mogę mówić, ale nie. Bo stwierdziłem, że ty jesteś za Widzewem trochę. Tak. No to będziesz za Widzewem dzisiaj. Dobrze, dobrze. Zaczynamy. Kto wygrał ostatnio? Jak zwykle. Głupie pytania zadać. Ja byłem zwycięzcą moralnym. Tak, tak. Pamiętacie, zwycięstwo zapewnił mi Dzidosław Żuberek, także pozdrawiamy pana Dzidka. Pan Dzidosław, anegdota, założył siatkę Polowi Skolsowi raz. Skols mu za to zrobił sanki. I się skończyło zakładanie siatek Polowi Skolsowi i kariera Dzidosława Żuberka na ultra. To się skończyło. To jest brzydki rudy. Powiem tak, nieprzypadkowy taki kolor włosów. Tak. Działajmy. No to Leszek Milewski, teraz jestem kibica. Zgadnijcie kogo?
Dla Leszka Milewskiego, tak jest. Tragicznego kibica. Sprawdzimy, czy coś wie na swój temat. To szeroki sprawdzi. Ile remisów z rzędu zaliczył Widzew w sezonie 18-19? Grafika, która została użyta poniżej, jest zupełnie przypadkowa i nie ma żadnego związku z tragizmem kibica. O ile się mogę pomylić? Czy to jest 10, 20? O ile się mogę pomylić? Jakie są widełki? Czy 30 mogę się pomylić? Widełki to pół meczu. Widełki to pół meczu, tak? Tak. I jak na przykład powiesz, że 18 albo 19, a jeśli to powiem, cię że nie znam aż tak, że nie znam aż tak dużej liczby, nie wiem dokładnie, jak ona się nazywa. To cię wyproszę. No dobrze, no to zagoniłeś mnie do konta, niech będzie 11. Ktoś wie? 13. Według mnie 10. 12. Co da więcej? Nie, no więcej nie mogło być. 9. O! Ja najbliżej byłem. Pewien, że to było jednak... Rybnik, Resowia, Elana Toruń, Łęczna, Błękitni, Pogoń Siedlce, Siarka, Radomiak, Skra. A potem wielkie zwycięstwo z Ruchem Chorzów, by kolejne mecze z Bełchatowem i Olimpią Grudziądz dostać w cymbał. Tak, i właśnie ja byłem najbliżej, bo tak gdzieś, jak pamiętam, jak czytałem, to było te Emć na końcu. I nie, właśnie zamiast 9 powiedziałem 10. Nie? A anegdota o Widzewie jest taka, jak Maciej Stolarczyk tam przychodził do tego klubu jako piłkarz, to trenerem był Grzegorz Lato. I Grzegorz Lato, jak zaczynał swoją pracę, to miał podobno powiedzieć w szatni: nie będzie, nie wiem, czy będzie lepiej, ale na pewno będzie śmieszniej. No i prawda. I tak było. I tak było, 90 dni chyba popracował sobie pan Grzegorz i stwierdził, że jego ambicją jest zostać prezesem PZP. No i też niestety nie wiemy, czy było lepiej, ale było śmiesznie. Pan Grzegorz świetne żarty opowiadał. Wczoraj o 3 w nocy oglądałem na YouTubie zjazdy delegatów PZPN-u sprzed 8 lat. Nie wiem, dlaczego to robię sobie, ale tak było. A co tam, doskonały zjazd, legenda polskiej piłki. Tak. Co? Potok, Eugeniusz Potok. Tak, tak. Edward chyba. Edward Potok. No. Edward Potok. Nie no, fajny, fajny był. Ale też ekstra tam wypowiedzi Eugeniusz Kolator. Eugeniusz Kolator. Zawsze, przy takich zebraniach zawsze musi być jakiś Eugeniusz. Tak. No, jeszcze oglądałem, jak Kazimierz Gryn występował. Nie już ze spodniami, tylko na walnym zjeździe i Bonnie Gryning mówi: panie Kazimierzu, ja dostałem informację, że pan przygotował 72 slajdy, a my jesteśmy dopiero na 20, więc prosimy do brzegu. A Kazimierz: pan daj dokończyć, pan daj dokończyć. Ale no, też było fajne, jak tam Zbigniew Lach miał jakieś przemówienie i on coś tam mówi właśnie jakiś tam speaker. Ale panie Zbyszko, tak, bo musimy kończyć, nie? Nie. I, ta, i jeszcze do sali. Mam mówić, koledzy, mam tak, wszyscy. Gremium coś. I dawaj, i on, no. Dobra, roki dalej. No to wyznaczę teraz Wojtka Pierę i dam mu Bojana Cycaricia, osąd bohatera. Bojan Cycaric, osąd bohatera. Ile goli w Ekstraklasie strzelił Bojan Cycaric? O kurde. Tak, na chłopski rozum trzeba by odpowiedzieć, że tyle razy, ile widzę, Łódź wygrał w tym sezonie ze Skrą Częstochowa, ale to może być podchwytliwe. Niewiele, na pewno. No to tak. Na pewno mogę ci podpowiedź. Mniej niż 15. Darmowa. Nie jest w klubie 100. Jaka podpowiedź? A skąd wiesz, co on robi po treningach? I możesz się pomylić o 700. Skąd wiesz, co on robi po treningach? Może jest w klubie 200 nawet. Tak czasem tak gra, że tak wygląda. W Koronie nie kojarzę, bo on takiego gola strzelił, powiem szczerze. W Krakowie. Nie kojarzę, że miał asystę. Ty taką ładną, pomiędzy nogami podał. W Krakowi. Kurde, może mu się coś tam trafiło. Tam w sumie chyba sezon chyba spędził. W sumie. Dobrze, niech będzie, że jestem człowiekiem niezrównoważonym i stawiającym na szali pewne swoje dobra i odpowiem jeden. Zero. Tak. Bo ja. Ale strzelił coś chyba w pucharze pucharach. A no właśnie. Dobrze, puchara. A dobrze, że Wojtuś pamięta tą bramkę w Krakowie, jak grał, nie? Coś mi się kojarzyło, że chyba musiał coś trafić. W pucharach ukuł zawsze groźną Bytowie. Coś mi się wydaje. I Jagiellon. Coś mi się wydaje. To się musi zaaklimatyzować. Tak? Kwestia aklimatyzacji. W pucharze Polski to, i to było wszystko w jednym sezonie, czy?
Tak. To te dwa gole, to tam pewnie był, nie wiem, czy najlepszym strzelcem. W sztosie był. On być może był najlepszym strzelcem Krakowi. No to jeśli chodzi o mecze z Bytowią, był w czołówce. Chociaż nie, bo tam było nie, trzy. Nie, Jabłoński chyba dwie strzelił wtedy. No, mówię czołówka, no, to, nie najlepszy. To jest taka szeroko pojęta czołówka, to tak jak zawsze był taki skoczek jak... Emanuel Szedal, on tak gdzieś koło 20 miejsca z aspiracjami, ale nigdy to, jak był w czołowie miesiąca, to sporadnie. Emanuela Szedala, to jedźmy dalej, bo to musi się jakoś rozkręcić. To już jedźmy po kolei i dajmy Kowalowi czarnego Piotrusia. Czarny Piotruś. To gościu tutaj będzie teraz pozamiata nas wszystkich. Kluby, no. Który klub nie istniał i nie grał z nimi polski zespół? Sala Egerszej. Gdzie jest pytanie? No ja ci powiedziałem, bo już mi się nie zmieściło. Pytanie ci się nie zmieściło, no to coś... Pytanie zawsze takie samo, Kowal. Zala Egerszegi TFC. BFC Siofok. Wisząt Lata Sra FC. Peci Metsek FC. Nie, Peci Metsek. Powiem ci tak. To są kluby z Mordoru? Powiem ci tak. To są kluby węgierskie. Powiem ci tak. Od razu... Pewnie się pomylę, ale te sra mi nie pasuje i wybieram odpowiedź C, jak tutaj na widać. Wisząt Lata Sra? Nie, nie. Sra. Nie może się klub nazywać Wisząt Lata Sra. Ta sra, bo tam jest tak, biorę pod uwagę, że to ty kombinowałeś, a tam jest ostatni człon, to jest ta sra, ale to dlaczego ta, a nie ten? Powiem tak, dobra odpowiedź, natomiast Vito Szontla ta sra, to po węgiersku, do widzenia. A myślałem, że ona poszła do kibla. Nie. A nie. Nie, to nie był kolejny żart fekalny. To polskie kluby w pucharach. Się jeszcze dzisiaj będzie żart fekalny, także spokojnie, ale to nie ten. A będzie dzisiaj chłodziarka, zamrażarka? Tak. To polskie kluby w pucharach by się mogły tak nazwać, Wisząt Lata Sra. A właśnie nie pamiętam, że... Co, i to dobra odpowiedź? Tak. Brawo, Wójtuś. Kuźwa. Zobacz. To jest pierwsza dobra odpowiedź od dzisiejszego odcinka. Od dawna. Od momentu, jak Józef Wojciechowski był u dentysty, czy... Tak, od 79 roku. A Józefa Wojciechowskiego też wczoraj oglądałem. Bardzo fajny gość. Wspaniały wieczór mieliśmy. Tak. Dobra. No, ty piąteczek. Kowal wyznacza. Dawaj mi tę kategorię, muszę tutaj Rokiego jakoś zniszczyć. Teraz on dostanie na rozrzewkę pytanie. Pokaż tutaj. A czemu nie masz rundy trach, trach, trach? Bardzo mi się podobało. Ludzie, jestem stary, nie widzę. Możecie przybliżyć mi to? Być może rzeczywiście wrócimy. Już widzę. Do tego formatu. I nie ma Marcin Najman też. Ty, zapomniałem. Widzisz? Ale są inne ciekawe kategorie. Właściwie chyba tylko Rebusy i Czarny Piotr się powtarza. Nie no, Roki to będzie znał tego Cesarycza. Ale dam mu, dobra, dawaj jego. Bojan Cesarycz, osąd bohatera. Bojan Cesarycz ma 26 lat. Przy założeniu, że od 6 lat raz w roku lata na wakacje i grał 8 meczów w pucharach, a także 2 razy w roku lata do Serbii, to Bojan Cesarycz ma więcej bramek w karierze piłkarskiej czy więcej bramek w karierze lotniczej? Przy założeniu, że od 6 lat raz w roku lata na wakacje, czyli 2 razy musi przekroczyć bramkę przynajmniej, bo może wejście i wyjście, tak? Słuchaj, może poleciał raz przez 100 krajów, nie? Z przesiadkami. No właśnie. To Paweł ci nie może tego podpowiedzieć. Właśnie. 8 meczów w pucharach. Kto odpowiada? Roki, tak? Tak. Myślałem, że Leszek tak się pocieszył. Też musiał. Czy to 12, 328. Nie no, na pewno więcej bramek w karierze lotniczej. To jest odpowiedź? Tak. Bramek ogólnie ma... 3. Tak nieprecyzyjne. Przesadziłem, kuźwa. Ogólnie bramek ma niedużo. Bramek ma 18. Ale w karierze piłkarskiej lotniczej łącznie? To nam teraz powiedz, ile razy przekraczał bramkę na lotnisku. Zdecydowanie więcej razy. Więcej razy. Uznałem, że więcej razy przekraczał bramkę. To było takie pytanie rozgrzewkowe. To było na szare komórki. Jezu, na policzenie bramek do lotniskowych. Takie łatwe pytanie dałem mu. Ale ja jakiegoś sensu się w tym doszukiwałem. Mówię, tam może dwie różnice, coś takiego. Nie no, bo bramek ma około 20, więc uznałem, że jednak 30 razy był na lotnisku. Gramy dalej. Dobra. No to może teraz Grzegorz Kuświk, fajny gość. Mhm. I odpowie na to pytanie inny fajny gość. Wojtek Piela. Wojtek Piela.
No już tutaj to jest tak zwane, wiesz, mind games. Zobacz, żona ma pretensje. Żona ma pretensje, że zamiast gdzieś pojechać i załatwiać sprawy, zajmuje się A. byciem fajnym gościem, B. gołębiami, C. pomidorami, D. chłodziarko zamrażarką, E. ogrodem. Wywiad dla Onetu. Wydaje mi się, że to jest odpowiedź B. gołębiami. Jesteś przekonany? A nie A na przykład? Wyobraź tylko taką wypowiedź, że żona ma pretensje, bo wracam do domu i zajmuje się byciem fajnym gościem. No, może byłaby to zawaluowana pretensja o zdradę. Nie, no, wydaje mi się, że gołębiami jednak się Grzegorz Kusik zajmuje, tak? Tak jest. Grzegorz Kusik to znany gołębiarz. Tudzież gołębnik. Tudzież gołębnik. To bardziej jest miejsce. Zobaczmy punktację, jeśli mamy taką możliwość techniczną. Ten uśmiechnięty pan to jest Leszek Milewski. No ja byłem przekonany, że to jest zdjęcie. Się znakomicie komponuje z kategorią stworzoną na cześć Leszka. Zobaczmy, co tam czat ma do napisania. Leszku, powiedz, a właśnie, tak przy okazji, powiedz mi, jak tam to, tak, taka fajna mordka uśmiechnięta po meczu Widzewa ze Skrą. Szeroko jak u Jokera taka była, od ucha do ucha. Mówię coś niesamowitego. Rocky Martyna pisze, Rocky, pokaż brzuch. Co ty na to? Pozdrawiam Martynę. Blipski, nie, Babenko, dwie asysty. Dalej. Gramy. Wojtek, wyznaczasz. Tak, wyznaczam. No i... A powiedz mi, z tym, nie ma kalambur, że jest, nie ma żadnej kategorii dla wszystkich, tak? Rebusy i cytrusy. Rebusy i cytrusy dla wszystkich. Tak. No to rebusy i cytrusy. Rebusy i cytrusy dla wszystkich. Jak ktoś zgadnie, to dostaje punkt, tak? Tak, tak. Kto pierwszy, lepszy jest. O jest. Kategoria cytat. Tam jest Damian Smyk. Ale grzeczny na tym zdjęciu. Titi. To jest nasza grupa eliminacyjna. To jest grupa, o której już kiedyś tutaj udawałem Zbigniewa Wojka, jak powiedział Lobenhaker. Bekhaker, horror. Najgorszą grupę, najgorszy wynik dostał. Jezus Maria, oni byli w Słowacji i Słowenia wyszli z tej grupy? Myślałem, że nie, Czechy rzeczywiście nie. Nie, to była wyjątkowa grupa. Potok się skompromitował, kurwa, tym wystąpieniem. Tak? Dobra, uznam to. Bo jest potok, jest kurwa, jest kompromitacja, czyli Damian Smyk. Tak. I jest kompromitacja polska w grupie. Nie, bo on mówi tak. No ja stawiałem na Bońka, ale potok to się kurwa skompromitował tym wystąpieniem. Więc się zgadza. Bo Damian Smyk miał dwa punkty, przypomnijmy, i skompromitował się jak Polska tym wystąpieniem, Damian Smyk. No a ta pani to, nie mówię, że to jest... Może po prostu... Grzybiara jest, powiedz to normalnie, no przecież widzę, że na grzybach jest, no. To Jarek Wojcik podesłał, to ja nie wiem, to on musiał powiedzieć. Ale ja widzę, bo niedaleko jest las, ona na grzyby poszła. Tak. W sezonie. Dobra. Czyli Roki trafił. Czyli Roki. Dostaje punkt. To bardzo... Żeby ten rudy chłopcy czy chłopczyk nie rozwalił. Znam jeden żart o rudym, ale nie będę opowiadał, bo potem... Ciechana mogłeś wkleić. Przecież Ciechan, dobrze, nie jest wykluczone, że Ciechan miałby więcej punktów. Od kogo? Od Ale zamiast rudego. Ja, przecież Ciechan nie jest rudy. No. Blondynem. Jest taki platynowy, bym powiedział bardziej. Wyznaczasz. Różne opinie są. No to tak jak Dominik Furman jest blondynem, ale ma rudą brodę. No, tak. Takie rzeczy się zdarzają. Tak, bo to jednego genu wtedy brakuje do bycia całkowicie rudym. Ja o tym czytałem, bo mam kolegę też, który ma rudą brodę, a nie jest rudy. Dobra, proszę kategorię... Skandaliczne cytaty dla Leszka. Przepraszam, od razu mówię, że to jest... Tutaj wchodzimy na pewną granicę... Ale to będą moje skandaliczne cytaty, tak? Nie. Tutaj po prostu... Mam nadzieję, że to będzie już po 22, bo przekraczamy pewną granicę dobrego smaku. Te cytaty dzieliły Polaków. Aha. I bądźmy na to gotowi. Poproszę. Bardzo miło wspominam większość meczów eliminacyjnych reprezentacji Polski 2002 oraz wygrany mecz z USA podczas Mistrzostw Świata w Korei i Japonii. Kto tak dorzucił do pieca? No, są to bardzo mocne słowa. Myślę, że mógłby się tak wypowiedzieć płaszcz Jerzego Engela. Ale nie jestem pewien, czy to powiedział płaszcz, bo płaszcze nie mówią. No zależy w jakiej sytuacji. Ale... No cóż, no strzelę po prostu, że to był właściciel płaszcza.
Czyli Jerzengel, dobry przyjaciel Wojtka Pieli. Najlepszy. Tak. Od golfa? W golf graliśmy. To był pierwszy z szokujących cytatów Jerzengela. A i też spieszę z odpowiedzią, bo było dużo pytań o tym, jak poszło. Tak. No muszę przyznać, że... Ile poniżej par? Trafiliście w dziurę chociaż raz? No muszę przyznać, że pan Jerzy udzielił mi srogiej lekcji, podobnie jak Amerykanom w 2002 roku. To czułem się podobnie jak trener z fryzurą boczną. Czyli możemy dzisiaj nazywać Landon Donovan. A nie możecie mnie nazywać tak, że jestem słaby jak Amerykanie. Bo a nie mogłeś, tak. Nie mogłeś trenera Engela zaatakować jak Pauleta? No to starszy człowiek już też, wiesz, no. A poza tym on jak go noga boli, to potem dzwoni. Nie chciałem mieć drugi raz Wojtek problemów z policją. Że możesz go rozstroić pytaniem, dlaczego nie zabrał żadnego prawoskrzydłowego na mundial. To zawsze może tak podenerwować. No wtedy tym kijem bym je gonił przez całe pole. A tam była szansa, tliła się nadzieja na to, że pójdziemy na kolację, ale nie było 3000 łapek w górę, więc wsiadłem w samochód i... Było 6. Ale w trakcie czatu chyba tam miało być, że 3 powinny być. No już nie bądź taki drobiazg, już nie. Ale nie o to mi chodzi. Chodziło mi, że 3000 miały być w trakcie trwania transmisji, ale to już jest. Nie poszliśmy na kolację. To już jest zadanie. Dobra, wyznacza Leszek, który trafił Jerzego Engela. Oczywiście nie bezpośrednio, tylko odpowiedź. Nigdy nie byłem z siebie takie dumny, wyznaczę kibicowskie mądrości Wojtek. Kibicowskie mądrości Wojtek. Który, bo to. A. To było pytanie podchwytliwe, nie wiem, czy jest za to punkt. Wojtek Kowalczyk, zapraszam cię. Wojtek Kowalczyk. I to jeszcze w Poznaniu. Co ten gość robi? Kupę, pokazuje tyłek kibicom Legii, sprawdza, czy nie ma kleszcza, pokazuje tyłek kibicom Śląsku. A czy mogą być tutaj dwie odpowiedzi poprawne? To jest możliwe. Biologia zna takie przykłady. Tak, bo pamiętaj, że na zdjęciu nie widać tego, że mógłby zrobić kupę, nie? Bo pamiętaj, że zdjęcie to zdjęcie, tak? Ale mogło mu coś tam wypaść. To, co tam leży za nim, to jest ziemia? To jest ziemia. Okej. Okay. Tak, bo to wtedy tam było... To jest kleszcz. Nie, odpowiedź B na 100%, ale powiem ci tak, że no, poza D to bym... Poza D to można przypisać mu wszystkie trzy. Ja bym ci trzy uznał. Nie, to człowieku, no. Trafiłeś, nie wyznaczasz. Co ty żeś nie no, kapitalnie wynalazłeś. No, koło, kleszcze są tam z poważniejszym problemem. Jest, ja wiem. Borelioza to nie żarty. Słuchaj, ja jestem przeciwny kleszczom. Słuchaj, jeżeli chodzi stop dominacji kleszcz. Sam ostatnio nawet byłem szczęśliwy, że w końcu ktoś wpadł na pomysł i pokosił te żyto, które rośnie na brudnie, nie? Bo tam już trawa... Mój piesek wchodził to po każdym spacerze w trawę, to już nie widziałem psa ma małego, nie? No to... Skosili. Żyto. Pojawił się komentarz na czacie. Haha, smyk, 2 punkty. Napisał go Damian Smyk. Pozdrawiamy. Jesteś naszym przyjacielem, pamiętaj o tym. Dawaj tutaj Mileszka z tym jego... Zobaczymy, czy wie coś na swój temat. Tak jest, Leszek Milewski. Tragizm kibica. Poprosimy kolejne pytanie. Musimy go sprawdzić, nie? Bo to wiesz. Jakie drużyny awansowały do pierwszej ligi w sezonie 8? Jaka drużyny? Jakie drużyny? To tak jak Franciszek z rzuty narożnym. Tak, to jest... Nie powiedziałem, bo to jest pytanie od czytelnika. Franciszek Smuda. Ale przy tamtym ostatnim odpowiedziu też ten Franciszek Smuda mógł mieć cytat. Pamiętasz, jak kiedyś powiedział, jak się ktoś nie mógł dozwonić, mówi, ja sram. Tak, no, teraz to ja sram. Trzy drużyny, podpowiem, awansowały z drugiej ligi. Nie było wśród nich Widzewa. Oj, nie wiem, czy nie jest za zbyt daleko idąca odpowiedź. Dlaczego to powiadasz? Były to kluby, które miały równie wielkie zaplecze finansowe, równie wielkie tak. Nakłady na zawodników, więc no, widzę po prostu przegrał z klubami i jakie to lepszymi. Były kluby? Były to Warta Poznań, Radomiak i Bełchatów. Nie. Nie. Olimpia Grudziądz, GKS Bełchatów i warto podkreślić, że widzę nawet nie był czwarty, czwarta była Elana Toruń. Ja wypieram te widzewskie złe historie. Jest tyle wspaniałych historii widzewskich, że no nie mam miejsca. Nie odpowiedziałeś z kategorii na swój temat, więc tak. Niebezpiecznie podrążasz drogą pewnego Poznaniaka. Leszek, idziesz do poprawy. Jeszcze raz jego kategoria. Jeszcze raz. Może mu się uda. To się szybko skończy. Co się dzieje, jak ktoś ma 0 punktów? Czy to się otwiera taka jama i spadam do krokodyli? Tak? Nie, tutaj widzisz tę ścianę, ona się otwiera. Aha. I zostajesz rozstrzelany. Świetnie. Dawaj jeszcze raz. Ale tak, generalnie... Także powiedzmy, że warto się starać. Tak, bo też jest pewien problem, bo snajper ma Zeza i może Wojtek Piela ucierpieć. Ja bym wolał tego uniknąć. Ja ucieknę.
Nie uciekaj, Wojtek Piela. Mogę anegdotę o kobiecie opowiedzieć? O kobiecie? A to jest dość szerokie spektrum anegdoty. Dawaj to pytanie dla Leszka. Po pytaniu. Dobra, dawaj okay. Pytanie tak się do... może ewentualnie Leszek będzie zastanawiał. Tragizm kibica po raz kolejny. Z kim Widzew zagrał swój ostatni mecz w Ekstraklasie? Tutaj mam się logo. Przepraszam, to wiesz, to po prostu tam program graficzny sprawił chochlik. I to nie mogłem tego usunąć, tego loga. Nie wiem, co się dzieje. Ten chochlik, myślę, że ma na imię Paweł Paczul. Nie wiesz. Drogi Pawle. Ja bym to rzucił na Patryka Lickiego jednak, wiesz? Wojtku Pielo, czy chciałeś opowiedzieć tę anegdotę o kobiecie? Anegdota o kobiecie. To jest taki żart anegdota, taki uwaga. Otóż jest pewne małżeństwo, Kazimierz oraz Jolanta, no i zbliżają się urodziny Jolanty. No i Kazimierz kupuje prezent Jolancie. No i mówi, a to zobacz, kupiłem ci prezent. O, ale fajnie, pamiętałeś o urodzinach, super, a co to za prezent? No wyjrzyj przez okno i tam stoi taki czarny Mercedes. Naprawdę? To dla mnie? Nie no, kupiłem ci rajstopę w tym samym kolorze. Jezus, zatwitowałem, że mówisz anegdotę o kobiecie i żałuję tego. Tak, to jest gdy odbędzie się emisja tego teatru, to będą zagrać. A możemy to jakoś wypikać w postprodukcji? Jakby co, to się jest po dowcipie. Możemy wszystko. Poczekaj, bo jeszcze chciałem napisać rany boskie. Ja mam takie wrażenie, od kiedy był ostatni program tego typu, no to do Wojtka dotarły jakieś dziwne materiały, nie wiem, jakaś kaseta VHS z nagraniem Tadeusza Drozdy albo coś takiego. Ale wiesz co, ja wymyśliłem? A to są wszystko prawdziwe historie, po prostu Wojtek ma bardzo ciekawe życie. Nie możecie mieć o to pretensji do niego. Ale Wojtek, wiesz, wiesz co ja wymyśliłem? Nagramy promo kolejnego quizu. Śmieszne. Nie tego, ale pojedziemy do tego Chotomowa. Zobaczymy. Możemy, to. Zobaczymy to. Ja o, pokażesz, tak włoszański. Ale ja ci powiem, Paweł, szczerze, ale to powiem szczerze, że ja miałem takie marzenie, żeby tam wrócić kiedyś, tylko jakoś no nie miałem... To jest daleko? Nie, to jest pół godziny samochodem. Za Legionowym. A pojedziesz z nami? No wiesz, jakie tam są, ja tam na grzyby jeżdżę. Na cmentarz? Nie, do lasu, do Chotomowa. Ty, ja tam jeszcze... Wy pójdziecie na cmentarz, ja sobie pójdę do lasu. Ty, ja tam tą koleżankę odwiedzę jeszcze i stanę na tym podwórku u niej i powiem, że tutaj na tym podwórku dojeżdżę go raz. Ale wspomnienia wrócą. No. Rafał pisze, że kapitalna historia tam kobiecie. Dziękuję. To jest zaufanie do ciebie, widzisz? Odpowiedź. Zagłębie Lubin? Tak, to było Zagłębie Lubin. Ty, 3-0 do przodu. Czy nie przejechali chyba? Nie, tam był przerwany mecz, pamiętam. A to Wolkowy? Tam, został oszukany bardzo tam było 3-3. Powinien wygrać 7-0, ale no nie poszło. Potem chyba było 3-3 i mecz przerwali, bo jakieś tam kibice coś tam źle się zachowywali. Coś. Czyli tak naprawdę kibice wygrali mecz Widzewowi. Leszek, kibice Zagłębia. Leszek tą poprawną odpowiedzią pewnie wkurzył Smyka. Tak, bo już jest coraz mniej dalej do kompromitacji. I wyznaczasz, Leszku. Nie wierzysz w mnie. Dam radę. To ja bym poprosił może skandaliczne cytaty dla Rokiego. Skandaliczne cytaty. Trzymajcie się. Nasza grupa z jednej strony tajemnicza, a z drugiej mocna. Do przeciwników podchodzimy z dużym szacunkiem, ale wierzymy też w nasze możliwości. Nie będę wskazywał faworyta do wygrania grupy. Bardzo kontrowersyjny ten sąd. Kto tak dowali? Wydaje mi się. To Wojciech Kowalczyk, on sunie. Nie. Tak, albo Jan Tomaszewski, bo to jest gdzieś. Kto tak mógł. Jak ja bym takie coś powiedział, to więcej mi się w telewizji nie pokazał. Przelećmy się po tych takich najbardziej tajemniczych grupach w historii. Mistrzostwa świata w Rosji. Była pewna tajemnica związana z tą grupą. I z taktyką. Mistrzostwa Europy w Polsce, to była w ogóle tajemnica. Jak taka grupa mogła zostać stworzona na takim turnieju? Prawdopodobnie ktoś się pomylił w liczeniu tych wszystkich współczynników. Eliminacje do Mistrzostw Europy teraz tych. I to mi pasuje do Jerzego Brzeczka. To takie... Ja bym poprosił jeszcze raz to pytanie, żeby wyświetlić. Mam pytanie. Możemy zobaczyć? Słuchaj. Ale to może być też grupa Pucharu Ekstraklasy. Wykluczasz tę możliwość. To prawda. Gdyby... Przypomnij sobie grupy możesz Pucharu Ekstraklasy. Pamiętasz, była grupa z Ruchem, z Odrą, Wodzisław, Polonią Bytom. Ja pamiętam, znaczy, gdyby to było sformułowane tak, jak grupa naszej reprezentacji, to bym wiedział. Jeszcze były jakieś grupy Pucharu Polski, ja pamiętam, była taka grupa Mazowsze-Grójec, Pogoń Szczecin, Legia Warszawa. To mógł być trener Mazowsze-Grójec. Na przykład. I teraz ja czuję, że płyniemy szlakiem wielkich selekcjonerów. Mhm.
I... Roki, pamiętaj, że to też może być grupa Ligi Mistrzów. Nie, to Ligi Europy. I moim zdaniem podążamy szlakiem wielkich selekcjonerów, skoro był Jerzy Engel, zwany także Władysławem. I Georgem. To teraz i zwany także przyjacielem Franza Beckenbauera, bo mieli razem zdjęcie. A to będzie Adam Nawałka albo Jerzy Brzęczek. Adam Nawałka. Tak. A już prawie na początku powiedziałeś, że Brzęczek. No już tak, tak. Ale Leszek ci pomógł trochę, bo się mogłeś dłużej zastanowić. Prawda. Pan za dobre serce. To prawda. Jest mój jedno z wielu wad. No wyznaczasz dalej. No to wyznaczam... Dobrym tropem szedł, no bo tam było jedna podpowiedź była w tym pytaniu. Jaka? Jeden faworyt. Jak popatrzysz, że w ostatnich latach losowaliśmy z samych dziadów, a tylko Niemcy byli faworytem, to tak, znaczy dziadów albo średniaków, no ale nikt nie był faworytem poza Niemcami za Nawałki. Nie? Znaczy mi tak to określenie z dużym szacunkiem się kojarzy z Jerzym Brzęczkiem. Nie do końca wiem dlaczego. Prawdopodobnie tylko dlatego, że często o tym szacunku mówi. A właśnie, a teraz poczekaj, ja nie wiem, czy on dobrze odpowiedział. Dlaczego? Bo, a co? A ja wiem. No, ale, no ja wiem, że wiesz, bo Nawałka, no ja wiem o tym, bo chodziło o trenera, ale nie wiadomo, czy bo on równie dobrze odpowiedział z Mistrzostw Europy albo z eliminacji do Mistrzostw Europy. Kowal, z drugiej strony Jerzy Brzęczek ostatnio skupił się na powtarzaniu pewnych rzeczy po Adamie Nawałce, także to obie odpowiedzi mogły być dobre. W jakiego mundialu? No to jest jakby wynik na Mistrzostwach Europy, jeszcze powtórzył. Dobra, ja czarnego Piotrusia dla naszego gościa, Leszka. Leszku, czarny Piotruś. Skoro już przyjechał, to niech odpowiada. Który klub nie istnieje i nie grał z nim polski klub? Glena von Lurgan na pewno grał. I przeczytam dla radiowców. Ibe Westmanaea, Fylkir Reykjavik, Glenovan Lurgan, ZTX Glegani. Z Fylkirem też ktoś grał i chyba nawet wygrał. Ja wiem, że Reykjavik jest takie miasto. Jeśli to ci coś się podoba. Tak, to właśnie mi dużo podpowiedziało. Myślałem, że to zwierzęta. W Reykjaviku podobno są najlepsze hot dogi na świecie. Strzelam. To też prawda. Kiedyś oglądałem program z Robertem Makłowiczem, który tam właśnie miał swoją kulinarną podróż i odwiedził taką budkę, to się po islandzku nazywa Pylsa. I tam był. Możesz się teraz powiedzieć? Pylsa. I on tam poszedł i zamówił i tam jest takie zdjęcie takiej tej budce Billa Clintona, który podobnież głosi miejscowa legenda, jak był z wizytą dyplomatyczną w Reykjaviku jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, to właśnie tak sobie nagle skręcił do tej budki, zamówił hot doga i powiedział delicious. I po tym fakcie ta budka właśnie zyskała tą swoją renomę. Ale po tym, jak pojawił się tam Robert Makłowicz, zdjęli zdjęcie Clintona i zawiesili Makłowicza. To też jest znanym faktem. No ale o tym już pan Robert przez wrodzoną skromność nie wspomniał. Jeśli chodzi o klub, to ZSRR? ZTX Galgani, to moim zdaniem nie istnieje taki klub. I masz rację. To bardziej model telefonu niż klub. I wyznaczasz dalej. To może kategoria mało dzisiaj popularna. Patroni dla Wojtka Pieli. Patroni dla Wojtka Pieli. Wojtek, moim zdaniem, kiedyś... Wymienię chociaż trzy rzeczy, które różnią Grendela i Gergela. Poza nazwiskiem. Imię? Nie, poza imieniem też. No co? Dobra, no to czekaj. No. Roman Gergel grał w Niecieczy, a Grendel chyba nie grał. Erik Grendel grał w Spartaku Trnawa, a Gergel chyba nie grał. I Erik Grendel... Czekaj, kurde. Erik Grendel wziął udział w tańcu w meczu słowackiej drużyny z Polską w eliminacjach europejskich pucharów i wygrał, a Roman Gergel nie wziął. A co teraz trzeba teraz najwyższy zrób przerwę 20 minut, to sprawdzaj. Teraz się okazało, że Gergel grał w Spartaku Trnawa i tyle. Paweł, sprawdź, bo ja mam taką informację, że Gergel jest fanem Kujawiaka w Osławie, a Grendel nie jest. Sprawdź to. Ty powiedziałeś, że Grendel grał? Pierwszą rzecz powiedziałem, że Gergel grał w Niecieczy, a Grendel nie. To jest pierwsza rzecz. Powiedziałeś, że Gergel grał w Niecieczy. Bo ja mi się to myli. Gergel grał w Niecieczy. Gergel uważam, że grał w Niecieczy, a Grendel nie. I to jest pierwsza rzecz. Grendel nie grał w Niecieczy, a Gergel grał w Niecieczy. To jest jedna rzecz zaliczam. Ja pierdzielę, co ja wymyślę. Podobno jest jeden jest fanem Genku, a drugi Gentu. Druga rzecz. Czekaj, jeszcze sprawdzę. Tak, Grendel nie grał w Niecieczy, Gergel grał w Niecieczy. Tak. Druga rzecz. Erik Grendel grał w Spartaku Trnawa, a Gergel nie.
Kto? Erik Grendel grał w Spartaku. Tak, grał w Spartaku, a Gergel grał. A Gergel nie grał. W Żylinie i Dunajskiej Strefie. Nie grał w Spartaku. Nie grał. No i dobra, to jest druga. Trzecia rzecz. Erik Grendel brał udział w meczu słowackiej drużyny z Polski. A to jest to samo. No co to samo? No co, jak to samo jest? Co? Jakie to, gdzie to? Jak dla ciebie to, że grał w jednym klubie, a w drugim nie grał, a brał udział w jednym meczu, a w drugim nie brał, to jest to samo, Paweł, to ty wracaj do szkoły, do ławki, do książek. Czwarta rywalizował z polską drużyną. Nie, ktoś odpowiedział na takie pytanie, że jeden był blondynem, a drugi ciemnym blondynem, to co wtedy? Tak. Obaj byli ciemnymi blondynami. No nie, bo... Znaczy są, bo żyją. Ale, a który, dobra, to uznam ci, pod warunkiem, że powiesz, który strzelił 4 gole w jednym meczu Ekstraklasy. W jednym meczu Ekstraklasy 4 gole, który strzelił? Tak było chyba, nie? No ta 10 na naszło, tak jest, to prawda. Tak było. To było w spotkaniu bodajże nawet z Kastem Gliwice. Ale nie mów kto. Jaki, kto, z kim? On strzelił 4 gole w jednym meczu. Tak. I czy to był Roman Gergel, A czemu mi nie chcesz uznać normalnie odpowiedzi? Już uznana. Dobra, uznam ci, ale jak odpowiesz, to uznam ci za cały punkt, a tak za pół. Może tak być? Nie. Co ty taki jesteś? Poczekaj, to ja może coś innego wymyślę. Dobra, uznaję ci, ale powiedz, tak, który strzelił 4 gole, Gergel czy Grendel? Uważam, że Gergel. To prawda. To prawda. Dobrze. Widzisz, tak się broniłeś. No, przecież te 4 gole znamienite. Ale to ja nie pamiętam zupełnie tego, to jakieś wielkie wydarzenie musiało być, na 4 gole w jednym meczu. To się rzadko zdarza, Wojtek. Bardzo rzadko. W XXI wieku chyba jeszcze Robak, tylko Krzysztof Gajtkowski. I ktoś tam jeszcze. I chyba jeszcze, nie wiem, czy Flavio miał 4. Smolarek nawet strzelił, ale to w meczu reprezentacji z San Marino. Tak. Mama Gergela zadzwoniła do niego z gratulacjami, ale wybrała numer Grendel. Wyznaczasz, Wojtek. A chciałem zapytać, czy nazwa Patroni jest związana ze starymi Słowakami? Tak. To piękny hołd, poczekajcie tak. Czy wszystkie pytania będą tak skomplikowane? Nie pamiętam już. Ja czuję, że będzie o Barcika i Bazika. Właśnie nie, zapomniałem. Jednego pytania, jednej kategorii jeszcze nie było chyba i ona będzie dla Kowala. Tomasz Dene, analiza problemu. To Tomasz Dene, analiza problemu. A problem jest, nie ile bramkarzy z więcej niż 5 meczami? Ilu w sezonie 18-19 ma gorszy procent obron niż Dejny? Szkoda, że Kuby Białka nie ma, bo on jest takim germanistą troszeczkę. To nie dam, to powiedział, jak to się wymawia. Kuźwia, to aż... On już tak... To jest pytanie z kategorii analitycznych. Tak, ale ze względu na to... Jezus, 19-20, czemu ja napisałem? No właśnie, przepraszam, no właśnie 19-20. Brałem pod uwagę, że Wisła Płock miała chyba najwięcej straconych bramek poprzednich. 19-20, Kowalku, kochany, przepraszam cię serdecznie. No widzisz, już mi zrobiłeś zadem, ale bez względu na to, to pewnie i w poprzednim sezonie. Poczekaj, ile bramkarzy jest więcej niż 5 meczami w sezonie? 19-20. Kibic, który to ogląda, to widzi coś innego. To prawda. Czy słucha? No ten, co słucha w radiu, no tak będzie słyszał 19-20, ale widzi tutaj 18-19. Do poprawy. Obroń niż... Dobra, umówmy się, żaden. Trzech. Buchalik, Węglarz, Alomerowicz. To dużo. Dużo. Ale też taka średnia obron 67% to jest tak, wiesz, tak. To można kogokolwiek postawić. Raz obroni, raz nie obroni. Paweł, ja myślę, że jakby ciebie postawić... Powiesiłbym ręcznik i lepiej by to wyglądało. Ja myślę, że jakby ciebie postawić, to byś miał więcej. Prawda. Ja dobrze bronię. Co widział kiedyś Roki graliśmy. A ciekawe, czy w 18-19 nie było najgorsze. Mogę ci sprawdzić, jak chcesz, no i... ale to kiedyś indziej. Dobra. Napiszę ci, jak będziesz miał urodziny, czyli za 10 miesięcy. Paweł był najgorszym bramkarzem w historii Orlika. Zajebiście grałem na bramce i możemy to, możesz z kamerą wziąć do szaka, nagrać mnie i zobaczymy. No, nie no, pamiętam, że przyszedł ten zarządca obiektu, żebyśmy już kończyli, bo on nie ma zamiaru po karetkę dzwonić. Nieprawda. Pamiętam tak dziś. Weź kamerę. Miał takiego małego pieska bez oka, nie wiem, czy pamiętasz. Weź kamerę, nagramy, jak strzelasz mi, a ja bronię i zobaczymy. No tak dobra. Nie chcę. Czemu? Zrobimy. Paweł, na pięć karnych ile obronisz? Dobra. Ile obronisz? 7. Na 5? Tak. Dobrze. To jest ministrant, a nie ty. Wyznacza Wojtek Kowalczyk, czyli Leszek. Nie, no. Leszek. Ja nie odpowiedziałem. A ja wyznaczałem Wojtka na dane. No to teraz ty wyznaczasz. Tak, ty wyznaczasz, tak. Dobrze, to Mateusz Okuszewski. Kibicowskie mądrości. Kibicowskie mądrości. Ja już nie pamiętam.
No nie, no już tego ze srającą dupą nie dajcie. Ile redaktorów weszło? Ilu doczekało się wzmianki na kibicowskim transparencie? Ty nosisz okulary i nie widzisz, co napisane jest? Na pewno Krzysztof Stanowski. Bo mi to logo drugiej ligi zesłania. Miał. I wydaje mi się, że musiał być wymieniony z imienia, nazwiska albo ksywy, tak? Mhm. To dwóch. Mhm. Kto? No ale pytanie było ilu? Nie? No wiem, ale tak już pytam. No jest chyba Damian Smyk. Tak. Wiem, że były pewne... Ty patrz, że byłeś pośrednio chyba. Były transparenty oparte na naszych różnych rzeczach, między innymi na twoim wywiadzie z Antoniem Łukasiewiczem, ale tak bezpośrednio, żeby ktoś taki zaszczyt, no to chyba nie. Mieliśmy też jako weszło, generalnie byliśmy wyzywani. Ale tak z sympatią. No tak. To już szczęście, że ja nie jestem redaktorem. Ja byłem wyzywany na meczu VfB Oldenburg, ale nie zdradzam tej anegdoty, jest wypisana. Nie, no, tak się zawsze dziwnie składa, że te kluby, które, znaczy zawsze, no często się tak zdarza, że te kluby, które wieszają takie transparenty, potem na przykład są w trzeciej lidze, tak. Albo coś takiego. Jest to jakaś korelacja. Chciałem powiedzieć, że zobaczmy klasyfikację, jeśli mamy taką opcję. Roki wysuwa się na prowadzenie, Leszek zmierza w kierunku 998. Znanym, ten niekoniecznie numer to, lubianym. To numer na straż pożarną. A to było jakoś tak, że Roki sobie sam... Dać Rokiemu punkt za to, co powiedział. Rebus. Aha. Za rebus. A na razie się jeszcze nie pomylił. A to wiem. Mówię, że sam na siebie czy wziął, czy nie. No, bo tak. Jestem w świetnej formie. Tak, no to... Dzisiaj. Dobrze spałem. Ja poproszę patronów. Mhm. Dla Wojtka Pieli. Wojtek Piela, patroni. Jakiej narodowości jest Jan Frylich? On jest Słowakiem. Na pewno? Tak. Jestem Jan czy Jano? Jano. Jano. A on grał w Bełchatowie. Umlaut? No co Umlaut? No to przecież co ty myślisz, że to jestem jakiś pierwszy, lepszy uczestnik? Ja doskonale znam te twoje zagrywki i tanie prowokacje. Umlaut. Czy to nie jest Niemiec? Wojtek, czy to nie jest Niemiec? Albo chociaż Austriak? Co? Austriak? Że anegdota Austriaka, jak powiedział? Nie. Dobrze. No Słowak. Słowak, wyznaczasz. Dobrze. Tak, Słowak, dziękuję. Wyznaczam Leszka Milewskiego. Leszek Milewski, tragizm kibica. Tragizm kibica. Już do końca, to do końca. W którym roku to rogo weszło do użytku? Margines jednego roku. A pamiętasz, jak to To jest akurat ciekawa historia, bo bardzo interesuję się hobbystycznie logami drugiej ligi. To jest taki mój konik i strzelam, że jest to... Ze względu na twoją drużynę? Nie, Wojtku, ale doceniam, bardzo to było dobre. 2016 rok. 13. Czyli dłużej niż widzę w tam gra. Można powiedzieć. Jest to bardzo cenna uwaga, Paweł. Czyli 2 na 2 ze własnej kategorii, chyba Smyk miał 3 plus 1. Nie, chyba 1 plus 3, bo tak. Znaczy, to coś... Na 3 pytania nie odpowiedział. Nie, no, Smyk na wiedział, 3... kiedy Amika kupiła Puchar Polski. To tak. Trzeba dać. Nie no, na 3 wiedział to łącznie z tym swoim nazwiskiem. Aha, no tak. Wyznacza dalej Roki. A nie ja? Nie, Wojtek Piotruś. Kowal, Czarny Piotruś. Czarny Piotruś, Wojtek Kowalczyk. Piotr, tu niszczy ludzi. Dzieli Polaków przede wszystkim. To jest trochę prostsze, Kowal. Newton, Inter Cardiff, Old Town czy Convy United? Z którym z tych zespołów nie grała polska drużyna w pucharach? Mogę ci przetłumaczyć. Nowe Miasto? Stare Miasto, kurwa. Międzynarodowy Cardiff, Stare Miasto, Konwój jest zjednoczony. Dobra, to na Starym Mieście nie grała żadna. A czy kurwa w ogóle grała z tymi wszystkimi jakaś? Tak. Poważnie? Tak. A to towarzysko jakoś czy co? Nie, no w pucharach. Poważnie? Tak. No nie, no to na Starym Mieście nie grał. Old Town? A nie Newtown? Nie. Masz rację, to był Old Town.
wyznaczasz, Wojtku? Ja jest drużyna jakieś Inter Cardiff? Tak, no właśnie, no to właśnie mówię. Musiał być jakiś poprzednim ustroju. Przyjechać, albo... Znaczy nie, wiesz, ja najczęściej słyszałem o tym, że jak już graliśmy z takimi tymi to na Starym Mieście, oni chlali, nie? No to wiesz, no to mówię, już jak grali na Nowym, no to pewnie na Starym musieli się napić, nie? No to oni grali. Niedaleko Trzcina jest drużyna, to nazywa się Inter Świeżenko. Pozdrawiam cały Inter Świeżenko. Inter Gnojnica? Tak. Dobrze. Inter Warszawa. Mogę wam powiedzieć. Ale skąd żeś to wytrząsnął? Powiedz mi przynajmniej te drużyny, z kim one grały. Jest taka fajna strona. Jeszcze tylko... Nazywa się Historia Polskiej Piłki Nożnej. Z kim dostaliśmy w dupę w pucharach? Z Interem Cardiff grał GKS Katowice. Ale kiedy? W 94. Ale pewnie, UEFA. Czy my z tych czterech drużyn to odpadliśmy z jakąś? GKS Katowice ograł Inter Cardiff 8-0 w 2 meczu. O. Newtown zremisowało jeden mecz z Wisłą Kraków, ale w drugim dostało 0-7 w pucharze UEFA. Z kolei, co tam jeszcze było? Conwy United, puchar Inter Toto, sezon 96, grupa czwarta, 3-0 dla popularnych miedziowych. Wszyscy pamiętamy ten mecz. Tak. Jak ręce, człowieku. Czyli z Walijczykami nam idzie całkiem nieźle. Wybierasz. No to dla Rokiego, no sprawdźmy, że niech te 11 mu tam ten kurt weź, no bo ja tutaj... Nie no, no Kuświku to wie za dużo, Cetariczu. Wszystko o Kuświku. Dawaj tą kategorię z tymi kibicami, może tam będzie znowu jakiś srał. Zobaczmy. Dawaj jakieś zdjęcie kibica. Który piłkarz nosi pseudonim Arka rządzi w Trójmieście? Jest taki? Tak. Został ochrzczony tak przez Weszło. Co mu odpowiadasz, dziadu? To nie jest podpowiedź. No, naczelny Weszło siedzi, no, odpowiadać, no. Kowal, ja myślę, że ja to czytam. A to jest artykuł sprzed 10 lat chyba. A to stary piłkarz taki. Jeszcze mu powiedz, jak ma na imię, no. Czy ten piłkarz ma na imię Krzysztof? Czemu mu napisać SMS-em, to by się nie miał... Czy ten piłkarz ma na imię Krzysztof w dodatku? Dobra, powiem, Krzysztof Sobierak. Przemysław Trytko. Ale mnie podpuścił. Doskonała zespołowa akcja. Koronkowe wykonanie. Aj, co, głupi jestem. Wszystko mam tu. A nie, no nie wiedziałbym nawet. Nawet gdybym wiedział, to bym nie wiedział. Bo to było tak, że go dziennikarz zapytał, a co jeśli Arka przegra te derby, to co pan powie? No Arka i tak rządzi w Trójmieście. Tak, to była taka rozmowa. A może to jest klątwa Przemysława Trytko, co się może wydarzyło tak, później. Tak. I taką ksywę ma? Tak. O. Słuchana w trzech artykułach, czterech, tak go nazwaliśmy. Arka, Przemysław, Arka rządzi w Trójmieście. A tam chyba trenerem Arki był wtedy Wojciech Stawowy, który później w GKS-ie Katowicach pracował, to ostatnio też chłopaki napisali tekst na Weszło i ja. Ty napisałeś tak, o Bartłomieju Chwalibogowskim, który miał być Dawidem Wiją. Tak. Który stał, to był taki schemat rozegrania akcji, że on miał stać na przy skrzydle z pół godziny, czekać na tą jeden moment, no i tam była opowieść jednego z piłkarzy, chyba Grzegorza Goncerza, tak. Że rzeczywiście też tak zdarzyło, że no w końcu tam po tych 20 minutach się nadarzyła okazja i ten Chwalibogowski przejął piłkę, nawet to fajnie wyszło, no ale pozostałe 25 minut tam stał i czekał. Nie, to takie było trochę jak z piłki ręcznej. A to nie o to chodzi. Wojciech Stawowy później musiał uciekać z Katowic gdzieś pod osłoną ochraniarzy. Osłoną ochraniarzy w samochodzie schowany pod siedzeniami, żeby go kibice nie... No trudniej było kamuflaż, nie? Bo generalnie zawsze sobie doklejasz wąsy, jak robisz kamuflaż. Tutaj. On jakby sobie odkleił, to może... Wojtek Piela, słuchacz rozwesela, pisze czat. Bardzo przyjemnie. Patrz lub przestań sapać. Dobra, dawać tutaj jakąś tą. Leszkowi damy jakąś inną kategorię, bo już jego nie ma. Słuchajcie, no mówię, no nie widzę. Co kategorię? Ja ci mogę czytać. Ty też nie widzisz przez okulary, przecież sam... Jestem mądry gość, fajny gość. Dawać tego czarnego Piotrusia dla Leszka. Nie wiem, czy jeszcze jest. Jest. No to ostatni czarny Piotruś. Tenis Borussia Berlin, Wuppertaler SV, FSV Zwickau, Blitzmarine US. Wuppertaler. Czy tutaj mówimy o uczestnikach NRD? Mówimy o rywalach polskich zespołów. Czy to jest pytanie o mój ulubiony klub z byłego NRD? Nie. No, jest to bardzo trudne, ale Blitzmarine US. Po czym poznajesz?
po Blitz Marine Well i po twoim złośliwym spojrzeniu. Tak, to było Blitz Marine Well. Tak mi się Blitz kojarzyło z Niemcami. Ale bardziej mi się podobał Czarny Piotrus, edycja piłkarzy Ekstraklasy. Ale już się skończyli piłkarze. A, to że mogło się tak wydarzyć. No. Też ostatnio zrobiliśmy taką odsłonę Czarnego Piotrusia dla czytelników weszło, mogli zgadywać, który piłkarz nigdy nie istniał i nie grał w Ekstraklasie. I akurat byłem autorem tego quizu i tak sobie dla wpisałem Szer. I okazało się, że tam chyba 45% osób stwierdzało, że Szer naprawdę grał w Ekstraklasie. To trochę brzmi jakiś taki nigeryjski pseudonim, tak? Nie, bo napisałem, że ona chyba nazywa się dokładnie Sherilyn Sarkisyan. No to w sumie brzmi jak klasowy piłkarz. Nie? Ile zostało pytań do końca? Wie, mamy taką wiedzę? 16. 16. To zróbmy teraz przerwę. Na co? Na film. A mamy jakieś? Mamy film. Patrzu, no ty jesteś. 4 minuty i wracamy z ostatnimi 16 pytaniami. Może tak być? A ty sobie w tym czasie proszę zjesz tutaj marmolatkę. Ci kupiłem. Co? Znaczy nie kupiłem, ale jest. Film! Czy pan gdzie jest może do Radomia droga? Tureny? Do Radomia? Tak. Nie ma takiego miasta. Tam już. Czy przez Sosnowiec? Już nie ma takiego miasta. To paszport muszę wziąć ze sobą, co? Paszport. Dziękujemy. Kolejność startu, 11:30, Maxel, Sarnecki, Bielecki, Rajkowski, Rudyk. Tąpnęła was informacja o przełożeniu igrzysk, o odroczeniu Tokio 2020. No nie byliśmy gotowi na to tak naprawdę, nie byliśmy na to gotowi, aczkolwiek no jeszcze przed informacją to jakby dojrzewała ta świadomość w nas, że raczej się igrzyska w tym roku nie odbędą, no bo... Większość, już nie mówimy tylko o Polakach, tak, ale o Azjatach, tam gdzie te choroby występowały nieco szybciej od nas. To jest wbrew olimpizmowi taka nierówna walka z wiatrakami. Można powiedzieć, że takie omnium na własne potrzeby skonstruowaliście, czyli wielobój. Jakie konkurencje wchodzą tutaj w skład? Tak, troszkę jest takich konkurencji stricte olimpijskich, ale troszkę też jest no, cyrku, trzeba przyznać. I no, cyrku w cudzysłowie. W cudzysłowie oczywiście, tak, bo te wysiłki są oczywiście cały czas na 100%, także no, staramy się zmęczyć dziś. No i tak jak widzisz, całkiem niezła zabawa to jest. Powiedzmy teraz, już za nami są czasowe konkurencje, także muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo startujemy w sprzęcie, nazwijmy to treningowym. Te rezultaty, które są widoczne na tablicy wyników, no, napawają mnie optymizmem, także no, zobaczymy, co pokażą dalsze próby. Jak często takie zawody planujecie? To będzie tak, że to jest jakiś cykl? Czy... Myślę, na początek każdego mezocyklu zrobimy takie wewnętrzne zawody, także myślę, że będzie miało to pozytywny oddźwięk. Jest też jedno z zadań jazda w prawo, co nie jest oczywiste, jeśli chodzi o jazdę na torze kolarskim. Tak, o tyle, o ile na bieżni lekkoatletycznej wydaje się to dość proste i bezpieczne, o tyle na torze kolarskim jest to skrajnie niebezpieczne, bo błędnik wariuje przy prędkości powiedzmy 40 na godzinę. To percepcja ciała, ułożenia ciała, ułożenia roweru względem toru jest, no, to jest coś zwariowanego. Ale stosujemy to w kontekście prewencji i zapobieganiu kontuzjom, tak, skręcaniu bioder czy barków względem właśnie symetrii ciała po prostu. I wydaje się to przynosić efekty, no bo chłopaki czują się po prostu inaczej, tak? Jest to nowy bodziec dla nich i zobaczymy, co to pokaże w przyszłości. Mówi
się też o Grand Prix Polski, że też będą bezpośrednio przed Mistrzostwami Europy, ale to wszystko jest napisane patykiem na wodzie. I no, nie możemy nic względem tego powiedzieć. To, że już kwalifikacje olimpijskie są za nami, to jest pewność, spokój i tak dalej, ale no, z drugiej strony nie ma tej krwi w ustach i nie czuć tego, nie czuć tej rywalizacji o tak ważną rzecz. I też kwestia, jak panowie sobie z tym poradzą, bo mimo wszystko przez ten rok trzeba być naprawdę w kopie, a na igrzyska przygotować jeszcze coś ekstra, żeby odpowiedzieć na rywalizację. Odejdź, nie mam pieniędzy żadnych, przecież już ci mówiłem. Gramy dalej. Wyznaczam? A, widzisz, wyznaczam ja. Wyznacza Leszek Milewski. I chciałem skandaliczne cytaty dla Wojtka Kowalczyka. O Jezu. To jakiś jego może. Kogo? Być. Nie słyszałem. Dla mnie. Skandaliczne cytaty. Skandaliczne cytaty. Nie ma już. Moje stare dyplomatyczne powiedzenie jest takie, że nieważne kto strzela, liczy się wygrana. Tomasz Frankowski, Maciej Żurawski, Grzegorz Rasiak, Samir Stylić. Który piłkarz podzielił Polskę taką haniebną opinią? Kowal nie dowierza. Kowal jest wstrząśnięty. Szokujące cytat. Moje stare. Podzielił Polskę. No, wiem, co mówię. Dlaczego ty w ogóle sugerujesz, że takie podziały, że są w Polsce? No, przecież pamiętasz, jaka burza była po tym cytacie? No, co się działo? Ja wiem, ale to... Awantura w Ciechanowie jaka była? To właśnie z tej przyczyny. No tak. No tak, no to też... Pamiętasz ten sklep, co go okradli i wynieśli wszystkie sprzęty AGD? Wtedy cmentarz w Chotomowie powstał. To z tymi słowami na ustach, z tym sztandarem. Wtedy cmentarz w Chotomowie powstał. Ale, no, ale po co przypominać? Po co rozbliźniać? Tak. Przestańmy dzielić Polaków. Tak, po co rozbliźniać? My jesteśmy, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy Polak, chłopak czy dziewczyna, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna, gruby czy chudy też może być. Może być chłopak, mężczyzna, kobieta. Co gej? Okay. Ja strzałem inną wersję, tam końcówka była. Czy pan Świeżyński o tym wie, że taki gej też może być? Że jest w tej piosence. Kontrowersyjnie. Nawet lesbijk. Nie wiem, miałbym... Transseksualista? Semir mi tam robi bajzel, bo bym pomyślał, że to ktoś powiedział z naszych. No. A najbardziej podejrzewałbym któryś z Wiślaków, bo grali razem i strzelali. I tak naprawdę bardziej kusiło mnie to, ale że podzielili Polskę. Takim... Ja wiem, że to nie jest... Ja wiem, że to nie jest... Prawda. To nie jest ten... To nie jest jakiś tam skandaliczna wypowiedź, ani... Jak to... Nie, no ja jestem oburzony. No nie, no. We mnie się aż gotuje. Zaczekaj. Dobra, daję... Poczekaj. Podzielił Polskę. Ten Stylić mnie denerwuje, bo ty nie lubisz takich zawodników. Jak nie lubię Stylicia? Bardzo lubię Stylicia. Nie, ja sam nawet w naszym futbol menadżerze najpierw go ściągnąłeś, a później kazałeś. No bo słabo grał, no to siedzi na ławce, nie jedzie na mundial. Nieważne, czy strzela. Dawaj mi jeszcze raz to pytanie. Idę. Kowal, no to o tym faktach mówili. Przecież Durczak się zwolnił po tym programie. Pomaga anegdotą w faktach? Nie. Dobra, ale pamiętasz, jak był kiedyś brutalny w faktach? Biorę Wiślaków pod ten i jeżeli taką wypowiedź dał, to Maciej Żurawski. Tak. To był Maciej Żurawski. Słuchaj, no Maćka słyszałem nawet jak był i chciał coś się wyprodukować jako ten kandydat do Europy. Do Europarlamentu, nie wystarczy mi, że... Co to Kioto? Bardzo ładny ryb. Ja to było fajne, on tak było, co to Kioto, tak... Ja bardzo lubiłem komentarz pana Macieja Żydowskiego dla Eurosportu, bo zawsze z tak graczy 25, 6, 7-letnich robił młodych zawsze. To tak stały punkt programu. Maciej Żurawski kiedyś opowiadał o tym, jak było z jego nauką angielskiego w Szkocji, w Celticu, no i mówi, że często miał taką historię, jak Gordon Strachan do niego podchodził i tłumaczył mu jakieś polecenia. No i ten Maciej Żurawski tak stał, tak kiwał głową tego.
A teraz powtórz, co ci powiedziałem wtedy, bo trenerze, bo do łazienki muszę wyjść, coś takiego. No i, ale mimo tego sobie radził całkiem nieźle do tego momentu, mówili na niego Magic. On dostał ten pseudonim, zanim tam w ogóle trafił. 4 gole z środy, Dunfermline. Dunfermline, tak, tak. A pamiętam, że w pierwszym meczu, bo to było duże wydarzenie, że on idzie do Celtiku i ja byłem wtedy na Koloniach. I się jaraliśmy sparingiem i byliśmy gdzieś tam na boisku, wracamy, jak ten Żurawski, nie strzelił karnego, o Jezu, nie strzelił karnego, co teraz będzie. A co wy tam graliście i ktoś był tam Johnem Hartsonem, tak, ktoś na Nakamura? Paweł był taki... Hartsonem. Nie, Paweł... A pamiętacie... A pamiętacie Żurawia na deszczowe popołudnie na... Na Brackiej w Krakowie? Na Katowicach z Gieksą. 5 bramek? Tak, pamiętamy. Ale tam się bawił na tym deszczu. Ale też opowiadał Maciej Żurawski, jak dostał powołanie, jedno z pierwszych do reprezentacji jeszcze za kadencji Janusza Wójcika. No i jak na jednej odprawie przed meczem Janusz Wójcik tak podszedł do Macieja Żurawskiego, tak złapał i... Żura, ja to wiem, że ty sobie lubisz tak depnąć w pedał. Dobra, gramy, bo musimy do brzegu. Chyba anegdota o Żurawskim. Wyniki tak. Poprosimy. Wyniki są. Muszę wiedzieć, kogo skandaliczny. Słuchaj, jak przegram z Rokiem, to nie ten. Dawaj, dawaj to na ten. To na razie poczekaj. Kowal, na ciebie. Nie, na Pielę. Wojtka Pielę muszę tutaj szybko ten. Zlikwidować. Spacyfikuj mnie, tak. Tak, patroni. Patroni. No to ja już trzeci raz. Tak? To, tak. Tak. A twoja ulubiona kategoria? Tak, na Słowacji się wprowadzam po tym programie. Iwan Martinka. To były piłkarz Brookbetu, aktor, piosenkarz. Premier Słowacji, były piłkarz Sandecji. Trudne to jest pytanie. Uważam, że nie jest to były piłkarz. Pawełku, a jak na przykład byłaby taka odpowiedź, że to był aktor grający w Sandecji, to co? To była poprawna wtedy. Moim zdaniem często się tak łączy to wszystko. Mógł być aktorem i piosenkarzem. I... Premier Słowacji. Pamiętaj, że do naszej ekstraklasy trafiali tacy aktorzy, nie? Iwan Martinka, stary, dobry Iwan Martinka. Tak, popularny Iwan Martinka. Sen starego Martinki. Szkoda, że nie dajesz skoczek narciarskich, jeszcze się zastanawiać. Nie, to pamiętam, że skoczków narciarskich to był taki Martin Meszik kiedyś. O braku siły słowackich skoków narciarskich świadczyło w pewnym okresie to, że startowali oni w Mistrzostwach Polski w skokach narciarskich, bo nie mieli własnych. To taka anegdota. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, myślałem, albo to był aktor, albo piosenkarz, albo premier Słowacji. Dlaczego ty nie masz pół na pół, jak jest, trzeba usprawnić? Bo jest pięć odpowiedzi. To byś zrobił pół na pół, by został aktor, piosenkarz. Były piłkarz i to by został aktor, piosenkarz i sam premier wtedy. Jest Wojtku specjalna podpowiedź, telefon do Iwana Martinki. Ja powiem tak. Kto tam się drze? Gapek. Przez telefon gada. Ja powiem tak, był taki piosenkarz już Iwan Komarenko kiedyś. Ja uważam, że świat jest za mały, aby dwóch piosenkarzy Iwanów pomieścić, więc powiedzmy, że tą drogą dedukcji to odrzucę. Dobrze, powiem, że... Albo chciałem powiedzieć premier Słowacji, ale to może... Szwerble? Ale to może bym kiedyś usłyszał w jakiejś gazecie, jak były jakieś spotkania. Piosenkarz. Znany z doskonałej roli Tomasza Uchorczyka w Janosiku, prawdziwa historia, Iwan Martinka, aktor. Janosik jest tylko jeden, więc tutaj miałeś prawo. Ale mogę zdać, bo to jest polskiego filmu. Dawać mi tę kategorię. Grał też w filmie Pejzaż. Jednego się pozbyłem, teraz Rokiego muszę. A to jest akurat słowacki. Ciekawe, czy mi się ten... Pejzaż? Świetna rola. Tak. Dawaj. Tego zna, o tym pisał, o tym ten. Są jeszcze te patronusy? Jest jeszcze jeden patron jest. Dawaj dla Rokiego. Patroni. Roki, jedziemy razem. Pociąg z Bratysława. Jaki mamy bilans meczów ze Słowacją w pucharach? Margines 3. Czyli na przykład jak będzie plus 50, a jest plus, powiesz, plus 48. Ale co? To ale, bo czekaj, bo to jest... Nie dwóch meczów.
Meczów? Nie. Meczów, no dobra. Meczów generalnie, tak? Tak. Ale, o co, ale chodzi o co? Bilans więcej zwycięstw. Znowu nie rozumiesz bilansu. Nie, no chodzi o margines 3, ale co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Ile wygraliśmy? Że czy... powiem, że mamy plus 5 to i będzie plus 2, to jest dobrze. Aha, dobra. Ale to mamy... Bo Słowacja też tak od dawna nie istnieje, a te wszystkie czechosłowackie kluby to chyba jest spuścizna tak. Republiki Czeskiej, tak? I znowu margines. Tak, od 93 tam 4 roku, tak? Tego nie mogę powiedzieć. No bo tak jest na przykład na mundialu, jak była reprezentacja Czechosłowacji na mundialu, no to już się liczy, to jest strasznie... Nie, słowackie kluby po prostu. Liczą się też te sprzed 93. No ostatnio Słowacy zaczęli nadrabiać bardzo mocno, ale stawiam, że mam bilans plus 7. 21 zwycięstw, 23 porażki, minus 2. Co? Tak. No Jezu. 4 awanse, 4 odpadnięcia, to reszta w grupach. Że co, przegrywamy ze Słowakami? Tak, minus 2. Z tymi starymi? Minus 2. Naprawdę. Poważnie? No. To dla mnie szok. Myślałem, że w ostatnich latach traciliśmy przewagę, ale nie, że ją już straciliśmy. Widzisz, 21 zwycięstwa, 23 porażki. Ja pierdolę, to prawda. Koniec, dobra. Wyznaczysz dalej, ale masz co chciałeś, Roki stracił punkt. Ale jak zobaczmy, jakim kosztem? Na starych Słowakach się dało wyrobić. Zobaczmy klasyfikację. No właśnie. Dobrze, to teraz dla... Z przekazem do Poznania. Do Smyka, może udupimy troszkę Leszka, nie? Dawaj tutaj jakiś ten... Dobra, Kuświka mu damy, bo dawno nie było. Grzegorz Kuświk, fajny gość. Czy Grzegorz Kuświk, fajny gość. Tak powiedzieć. Mam nowego reprezentanta Polski, nazywa się Kuświk. Jest już gotowy, żebym dotknął go osobiście. Który selekcjoner chciał dotykać Kuświka? Dlaczego to nie jest w kategorii szokujące? Dlaczego to nie jest w kategorii... Bo każdy by chciał dotknąć Kuświka, to nie jest szokujące. Bo to jest ten szokujący cytat. Skandaliczny, bym powiedział. Czy autor tego, czy mogę dopytywać, czy autor tego haniebnego cytatu trafił do więzienia? Nie. O, nie podpowiadaj. Kuświk. No, ale żaden selekcjoner ostatnio nie trafił do więzienia. Ale to jeszcze trzeba podpowiedzieć, że to selekcjoner. Bo przecież masz reprezentację. To co miało być? Prezes może. Lata do inne rzeczy tam dotykał. Wojtek Piela. Nie, to nie miłe, to nie czytam do końca. Dziękuję ci, Paweł. No powiedzmy, nie wiem, czy Fornalik był aż tak... Cały Zwoleń nadal dudni po wtorkowej wizycie Wojtka w tym słynnym mieście. Byłeś ze Zwoleniu? Najstarsi mieszkańcy twierdzą, że takiego zgorszenia nie było tam od czasu wejścia Armii Czerwonej. Co żeś to... Ta była Armia Czerwona? Co żeś to robił? Ja przejeżdżałem. Ale to, no to i cię zapamiętali, czy pisali, że... Ja zdjęcie sobie tam zrobiłem pewnie jakieś... Albo może samochód był widziany, wiesz, blachy, ja to wiesz, może... Najlepszy samochód w Zwoleniu od 20 lat. Przekroczyłem prędkość i jestem to było pewne wydarzenie. No dobrze. Leszek. No dobrze. Zastanawiam się, jak głęboko to mogło sięgać, ta fascynacja Kuświkiem. Brzmi jako coś, na co by się odważył Franz Smuda, ale czy to aż tak daleko? Nie sądzę. Chociaż... Fornalik na razie nie lubi tak gadać. O dotykaniu? Że, no na przykład, nie kojarzę go z wieloma cytatami o dotykaniu. Jak go nie kojarzysz? W ogóle Fornalika z cytatów jakiekolwiek kojarzysz. To ty. Smuda. Tak jest, to był Franciszek Smuda. I wyznaczasz dalej. To ja wyznaczę... Franek tylko mógł do kogoś dotknąć, spojrzeć jak po schodach wchodzi. No przecież. Rokiego, a jest jeszcze kategoria Leszek Milewski, tragizm. Nie ma już. Już mi się skończyły loga z drugą ligą. Już żeś wyczerpałeś temat. Skończyły się porażki Widzewa, co? Dlatego. No i się wyjaśniło, tak chciałem zażartować, się zażartowałeś. Dobrze, a to sprawdźmy Rokiego z jego kategorii. Tomas Dene na przykład, analiza problemu. Tomas Dene, analiza problemu. Ile czystych kont przez 3 lata uzbierał Tomas Dene w lidze? Margines 2, bo nie dopisałem. To odpowiada Roki? Tak. No ale jak nie dopisałeś, no to Roki zawsze ma jakieś marginesy błędu. No ale Kowa, to jest dużo. Trudno tak trafić. Ja wiem, że to jest trudne. Nie awanturuj się. Tomas Dene, czyste konto za czystym kątem.
Ale to chodzi o konto, a w lidze, tak? Dobrze. Czy w pierwszym sezonie on tam... Nie, on bronił od pierwszej... Nie, on bronił od zimy, bo pamiętam, był taki mecz po... Tak, przyszedł i zawalił... A ile przez ile tam? Dwa sezony, tak? Przez trzy lata. A, przez trzy lata. Bo coś mam wrażenie, że jakieś trzy tygodnie temu było. Ta sytuacja w sprawie Denes z czystym kontem. No 2,5 roku powiedzmy. No, ale chodziło o jeden sezon, bo wiem, że odpowiadam na to pytanie. Spójrz sobie. A gdzie ty byłeś? No ze 3 tygodnie temu w tym programie. Chyba w jakim programie? W tym programie? Tak. W tym programie? Była już o Denę, tak, bo ja zastanawiałem się, ale i nie trafiłem. Ale no dobra, Roki ma 3 sezony, ja miałem sezon chyba. W tym programie? Mhm. Ja byłem tutaj? Jako prowadzący. Może Mietek jeszcze był? Nie. Mówię ze 3 tygodnie temu. Hmm. 16. Czysty kąt, 16? Tak. 13. No to tak, się, ja bym się bardzo mocno pomylił, powiedziałeś. No bo się mocno pomylił. No jak, o 3, a mogę o 2. 13 kąt czystych w lidze. Mi się wydaje, że miałem takie pytanie o DNF z tego sezonu. Ja powiedziałem chyba, że a ze 2, a on chyba tak, tak. A tam chyba miał ze 4 czy 5. No. Dobra, wyznaczasz dalej, tak Wojtek? Nie, ja oznaczam. To teraz dla Wojtka. Siedzącego po mojej prawej. Dziękuję. Aż ten taki zblazowany już. Już czuję, że wygra. Banana. No dawać, kto, co? No, nie Kuświk. Wiem. Kuświk. Dobrze, Grzegorz. Hmm. Byłem ja, Patryk Tuszyński, Arek Piech, Mateusz Piątkowski, a wymieniam tylko tych znanych dziś z Ekstraklasy, bo świetne papiery miał także Piotrek Burski, obecnik napastnik Kluczborka. To była paka! Szeregu i tych piłkarzy według goli w lidze, zaczynając powiedzmy od tego, co ma goli najmniej. Piotrek Burski. nawet nie pomyślałem, że będziesz o tym mówił. Brawo, ale właśnie chciałem zapytać się, czy może to powiedzieć o Piotrku Burskim. brawo Wojtuś. No, mogę widzieć tych piłkarzy, bo to jednak nie takie proste, że Piotrek Burski zapamiętałem, ale reszta to w porównaniu z nim to nie zasłużyli. Po prostu przeczytałeś ze zrozumieniem. No. Piotrek Burski z syn Jakuba Burskiego. To tak, to był lekarz z Leśnej Góry, chciałem powiedzieć. Czekaj, bo... No, Mateusz Piątkowski to pamiętam, kiedyś wyjeżdżał chyba z Ekstraklasy jako Król Strzelców Jesieni, no ale poza tym, poza tą rundą w Jagiellonii, to nie wiem, czy tak byś postrzelał. Ja go pamiętam z Dolkaną Ząbki kiedyś. On w pierwszym meczu Dolkaną Ząbki na, no trudno mówić, nowym stadionie, ale przy nowej trybunie strzelił 2 gole i Dolkan Ząbki wygrał 2-0 z GKS-em Katowice, to pamiętam. Super! To fantastyczne. Dla Ząbek to było tak jak, no nie wiem... Wizyta papieża. Ale wyobraźcie taki kwartet, Kuświk, Tuszyński, Piech, Piątkowski. Przecież to wyjść na nie wiem, na Brazylię lata 50. Jakby Łazarek miał tych piłkarzy, a nie tych, co miał, to by nie było z Cyprem 0-0, tylko 1-0. Bo Burski strzelił, jakby wszedł na zmianę. Czy tam jest Tuszyński, Piech i Piątkowski? Tak, to jest słynny kwartet PPKT. Dobra, czyli Piotrek Burski. No to już wiemy. Powiem ci, że trafiłeś na 100%. To jest trudne. Mogę tego ptysia zjeść, jak się Wojtek będzie zastanawiał? Nie wszystkie pytania są łatwe. Jasne. Podaj mu ptysia. Masz. A co, ktoś na ugryz? Nie. Ale mało. Piotrek Burski. Wiesz, to jakaś epidemia? Prawie jest szansa, że ten ptyś się tutaj pod tymi lampami troszeczkę tak, rozgotował się, wiesz? Ale to jest, wiesz... Banany, owoce, a nie jakieś ptysie. Ta woda była zimna, a powiem ci jeszcze, jakbym zaparzył torebkę herbaty, by wyszło... Ptysia, nie Burski, nie ma ptysia. Dawaj, Wojtuś. Co ty powiedzieć? Burski... Piątkowski, Tuszyński i Piech. Burski, Piątkowski, tu się zgadza, potem kto? Tuszyński, Piech, czyli dobrze. Domyślam się, Tuszyński, że... No Piech dobrze. Ma najwięcej, no. No jeszcze Kuświk. Jeszcze Kuświk. A, no to myślałem, a gdzie tam był Kuświk wymieniony? No gdzie? Byłem ja! Jako paka. No to czekaj, to nie wiedziałem, no. A, no właśnie, ja też... Na razie jest dobrze. Dobrze, no to tak? No, tak. Jak na razie jest dobrze, to mówię. Ale Kuświka najwięcej. No, tak? Musisz jeszcze Kuświka umiejscowić. Nie, musisz powiedzieć, czy więcej miał Kuświk, czy więcej miał Piech. Czy więcej miał ten. Czekaj, czyli. Burski.
Czyli Burski jest, Piątkowski, Czeszyński, Piek, to jest dobrze. Nie, tu masz dobrze, tak. Nie. Nie, nie, tak. Nie, nie, on powiedział dobrze, już powiedział dobrze. Nie! Tak. No nie. Jezus Maria, to jest dobrze. Tylko teraz... nie wiesz, czy Piech jest przed Kuświkiem, czy za. Jest pierwszy, dobra, czy drugi. Czyli Kuświk jest gdzieś tam, dobra, że... Uważam, że Kuświk ma mniej goli strzelonych w Ekstraklasie niż Piech. Arkadiusz Piech, 56 bramek. Grzegorz Kuświk, 57. Ale to już... Ja cię! I zobacz, nie miałeś błędu. A ja... Nie, no weź, zobacz. To jest tak... Walczył. To jest tak, jakby przegrać derby po golu Flavio w 94. To jest ostry teleturniej. Chciałem ci podpowiedzieć, że jednak ten dotyk Smudy spowodował to, wiesz? Gramy, panowie, gramy, gramy. Franc, zawijeć. Wyznacza chyba Leszek. No dobrze, no to teraz Wojtek Kowalczyk. Wojtek Kowalczyk, kategoria? Jezu, kategoria Bojan Cesarić. Bojan Cesarić. O, ekstra. Osąd bohatera oczywiście. Ile minut na jedną bramkę potrzebuje Bojan Cesarić w trakcie swojej całej kariery ligowej? 550, 2300, 487, 1800. Kuźba, i teraz tak szybko sobie przypomnij, jeżeli to te bramki lotniskowe były... A panie, to jest ligowa kariera. Ale przecież... Ale jak to ligowa? Nasza? Ligowa... No tam, gdzie grał w ligach. No właśnie, bo teraz jest nasza, czy całego tego? Wszystkie z Ligi Świata, w których grał Bojan Cesarić. No właśnie. A Liga Młodzieżowa... Liga Mistrzów też? A Liga Młodzieżowa Serbska U17 też liczy? Ale poczekaj, muszę sobie szybko skojarzyć, bo powiedziałeś, ile bramek on strzelił w tych różnych około... Poczekaj. Ile tam było? Szybko, no szybko. 16. O, dzięki za podpowiedź. Nie, ale oszukujesz mnie. Albo tak, albo nie. Dawaj mi te minuty. Halo, bo muszę teraz przeliczyć. Właśnie odchodzi, a tam, ja nie wiem, czy oni tam u siebie nie grali po 75. Co? Gdzie? Minut. Oni grali 3 razy 30. A kto wiedział, on grał tam? Albo 3 razy, tak, 20 na przykład, 60. Bo on grał wcześniej też w takiej lidze, kiedy no, grali i potem, że kto strzelił ostatniego, ten wygrał. To jest w ogóle takie pytanie, gdzie... Ciekawe, ile on w ogóle meczów rozegrał. Przecież to jest jakiś tam... To, że bramek strzelił mało, to... Wiesz, ja bym tak powiedział, że jakby zagrał ogólnie ze 100 meczów, to jakiś... Ogólnie we wszystkich ligach, no kuźwa, no... Poczekaj, daj mi ten, nie? Wszystkie ligi, nie Polska, tak? Tak. No. No przecież, słuchaj, zagrał na przykład, wszedł na ostatnie sekundy, zdążył się zrobić ten krzyżyk, nie, tu przeżegnał, a sędzia kończy mecz. No, ale w protokole masz wszedł na minutę, nie? Tak jest? No. Przepraszam, zaśpiewałem sobie. Minut na jeden. Coś może zaśpiewałem, Wojtek. Może coś o... Bo się śpieszymy na mecz Jagiellonii, który tak. Jest niedługo. Dobra, daję tą. Słuchaj, w twoim przypadku i twoim ulubieńcem jest Cesarić, daję tą najwyższą, 2300. Nie, 550. Gramy dalej. Dobra. A jaka jest klasyfikacja kanadyjska? Szwedzka. Dobiję do ciebie chyba. Kowal na prowadzeniu jesteśmy, tak? No chyba. Ile pytań do końca? O kuźwa, jakie zagrożenie z tyłu jest. Tu jeszcze wszystko się może zdarzyć. Słyszę po głosie realizatora, że musimy troszkę przyspieszyć. Wyznacza Leszek. To Bojan Cesarić, Roki. Ile więcej meczów w swojej kadrze Bojan Krkić... Ile więcej ma meczów w swojej kadrze Bojan Krkić niż Bojan Cesarić w swojej? Margines 5 meczów. Bojan Krkić jakiejś wielkiej kariery nie zrobił w hiszpańskiej kadrze chyba. Tym bardziej Bojan Cesarić swojej. Chyba, że to była kadra jakiegoś regionu. Ja myślę, że powołali Krkicia, ale bardziej do tego, żeby... Po to, żeby sobie go zaklepać, bo może kiedyś być dobrym piłkarzem. Dobra, powiem... 2. 1. Bo ale to... Krkić zagrał raz, a Cesarić zero. No to tak jak myślałem. No ale zmieściłem się w marginesie, tak? Słucham? Zmieściłem tak? się w marginesie. To 5 było, bo myślałem, chciałem cię oszukać, że jest dużo tych meczów. Paweł, my się znamy. Tak, my Roki. Się znamy. Rebusy i cytrusy. O, na bank. Dla wszystkich, pamiętajcie.
Kategoria piłkarz. Patryk Kun. To jest Patryk Kun. Święty Patryk. No Kun. Kuna. Kuna Guern. Jarek Wojcik podesłał jak zwykle rebus. Dalej wyznaczają kroki. I dostaje punkt. Dostaje punkt. Skandaliczne cytaty dla Leszka Mileskiego. To znów będą liczby. Ile wyników Google wyrzuca na hasło Puchar Polski rządzi się swoimi prawami? Miliard? 100 tysięcy? 1 250 000? 857 000? Źle powiedziałem. 237 000. Odpowiedź D. Tak, skąd wiedziałeś? No bo ja to układałem. Połowę tych hasłów Gramy. To teraz patroni. Patron? Nie ma patronów. Czyli, masz patronów? Czyli Leszek, dostałeś pytanie na zasadzie, jak masz na imię i trafiłeś, no brawo. Tak. Wpisywałeś to? No tak. Codziennie tak zaczynam dzień, nie? Zawsze do roboty. Dobrze, czy jest jeszcze... To może jeszcze raz rebusy i cytrus. Dla wszystkich pamiętajcie. Martin Chudy. Tak jest. Martini i chudy chłopak. Myślę, że to Iwan Martin. Nie, to Janosika dał. Leszek. Czy mamy jeszcze Cecalicia? Bo ja Cecalicz dla Rokiego. Chyba nie ma jeszcze. Nie. Nie ma. Tomasz Dena jeszcze? Dwóch Tonasów Denów. Co dla Rokiego Dena? Ile razy Krzysztof Kamiński zachował w jednym sezonie więcej razy czysto konto niż dane przez 3 lata w sumie? Czyli w sumie było przez 13, tak? Tak. Ile razy? Kurczę, czy w Japonii to się mogło wydarzyć? Czy w ruchu to się mogło wydarzyć? Prędzej w Japonii. Prędzej w Japonii chyba niż w ruchu, tak? Bo ruch tracił. Chociaż jakiś... ruch z Kamińskim do pocharów się chyba doczłapał kiedyś. Jakieś błędy ma? Znaczy możliwość tej pomyłki? Bądź strzem? Nie. A, to też. Dobra. Ty już taki czujny, czujny kowale. Nie, bo nie wiem, czy Roki nie był wtedy w tym. W Japonii. W stanie futbolu w tym programie. A co, ty nie mówił takiej rzeczy. Chyba tam... Przecież że gadali o tym, czy ile razy Krzysztof Kamiński miał więcej razy czyste konto. Ale wiesz, ale ze względu na to, że... Może nie gadaliśmy, ale ze względu na to, że no, człowiek zawsze coś tam sprawdza, nie? Z ostatniego sezonu, no, dajmy na to, no. Ale to wiesz. Dobra, raz. Albo dwa, ale powiem raz. Dwa razy. Raz w drugiej lidze japońskiej, a raz w takiej zwykłej lidze japońskiej. Wyższej niż druga. Tak. Sami sobie odpowiedzcie, w której. Tak. Wyznacza? Skandaliczne cytaty dla Wojtka Pieli. Chyba nie wiem, czy jeszcze są. Chyba już nie ma. Nie ma. Nie ma. Został Kuświk, Mądrości, Rebus i Tomasz Dena. To Mądrości dla Wojtka. Mądrości Wojtek Piela. Ja na pewno nie dam razy. Zdaniem Ultra Silesia Marcin Robak zabił Jezusa. Hańba. Wymień chociaż jeden klub, do jakiego klubu nadaje się zdaniem US, czyli Ultra Silesia, ten niesympatyczny napastnik. To jest moja odpowiedź. Powiedział. Słusznie. Nie no. Wymień chociaż jeden klub, do jakiego klubu nadaje się zdaniem Ultra Silesia, ten sympatyczny napastnik. W sensie to, co oni tam wymieniali kluby, do których on powinien odejść, mam z tych klubów wymienić, czy? No jeden wymienić, do którego zdaniem Ultra Silesia nadawałby się Marcin Robak, który zabił Jezusa. Klub zabójców Jezusa. Roki wymienił klub. No w sumie by zebrali 11, no bo tam ktoś musiał przybić. Ktoś... To wiesz. Ktoś skazać. Wierzycie, że to co? Marcin Robak sam? Gdzie by zabrali? No bo ktoś musiał skazać Jezusa, ktoś musiał... No już sami ci ludzie, którzy krzyczeli... Jakiś... Chodziło o klub, no przecież... Jakiś żydowski. Sami ci ludzie, którzy krzyczeli, żeby uwolnić Barabasza, tak. No też to już jest przyczynili kadra, się do jego śmierci. Kadra. No. Ale dobry klub, no. Przecież to nie chodzi, nie musisz kojarzyć z klubem piłkarskim. Krakowie? Odpowiedz na odpowiedź? Tak. Nie. Maccabi Haifa. Hapoel Tel Aviv. Widzew. Żeby dalej. Się nie znalazło w mojej kategorii, to Tomasz Dena dla Wojtka. Tomasz Kowalczyka. A jak są punkty? No tutaj chyba nie wiem, czy Leszek nie zdemolował tego do końca.
Ulala. Tu się jeszcze wszystko może wydarzyć. Tomasz Dene. O Jezus. Ile bramek przeciwko Polsce U20 puścił Tomasz Dene w dwóch meczach? Grał w reprezentacji Niemiec jakiejkolwiek? Żadnej. Tak jest. No, no właśnie, no, nie grał. No nie, no gdzie on w jakiej kadrze? Nie, no grał! Tak? Właśnie o to chodzi. To na tym polega cały dowcip. Grał? Przecież zdarzają się takie przypadki. Poważnie? I on grał w kadrze? Tak. Z Finlandii go powoływali, czy coś? Niemiec, U20. Ktoś ostatnio wrzucał screena składu reprezentacji Niemiec, którejś młodzieżówki. Ale to i nie stracił żadnej bramki? Tak. 2-0 raz wygrali, raz 1-0. Uf, to nie wiem, nie pamiętam. Ja brałem pod uwagę, że w ogóle nie grał, nie? No to dlatego rzuciłem od razu, że 0, nie? Mogłeś powiedzieć skład Niemiec z tamtego składu? Nie. Wystarczy, że Dene bronił i już nie musisz nic mówić. Dalej, ale z kim on tam grał? Dalej, w stanie piłkarzy? Słuchaj, Schmidt, Ginter, Kakatula, Scher, Zenga, Gerhard, Kerk, Weiser, Thiel, Arnold. Dobra, to teraz a ten Ginter to jest ten Matthias Ginter? Przeczytaj mi tych ananasków, którzy temu świetnemu bramkarzowi nie strzelili bramki. Szromnik, Fritz, Długolęcki, Koj, Strauss, Długolęcki. Nalepa. Ten jak się oburzył na piłkę. Murawski, Bąk, Drewniak, Dytko. Z ławki wszedł Bartosz Szliga, Michał Żuchowski, Bartłomiej Kasprzak, Paweł Drażba, Paweł Jaroszyński, na ławce pozostał Piotr Parzyszek, ale szpaka. Mateusz Szwo, to nie był to nasz najlepszy rozszerz. Kamil Kurowski, Daniel Szczepankiewicz i Marcin Skrzeszewski. Parzyszek tam był? Tak, ale nie wszedł z ławki. Trenerem był Jacek Zieliński. Gramy dalej. Wyznaczałeś się chyba? Nie, nie, no ja odpowiedziałem. Ale powiedziałeś w ogóle, to tak chciałeś mi trochę przykrość sprawić. Że on nigdy nie zagrał. To bardziej ja tak... Tomasowi Dene chciał. Dobra, dawaj. No nie, bo brałem pod uwagę, że nie zagrał, nie, dlatego powiem, walnąłem, że zero. No jak mu puścić, jak nie grał, nie? Co tam zostało? Halo? Kuświk i Rebus. Kuświk i Rebus. A Rebus z Kuświkiem może być w jednym? Nie. Dobra, to Rebus damy na kolejny. Na wszystkich. Dobra. Na koniec. Nie, muszę być na... Będą emocje, bo ale... jak będzie Rebus na końcu, to ale... pierwszy wygra. Słuchaj, to teraz ja wiem, ale teraz mamy tak chyba, we trzech jesteśmy po 8. To Rebus zostawię na rozstrzygnięcie, żeby... A Wojtka Piele... Dać tego Kuświka dla Pieli. Które zdanie o Kuświku nie jest prawdziwe? Jest fajnym gościem. Jest członkiem PZHGP. Ma w tym sezonie więcej goli niż kartek. Strzelił gola dla reprezentacji. Które nie jest prawdziwe. Tak. No to ostatnie, nie strzelił go dla reprezentacji Grzegorz Kuświk, więc odpowiedź D. Strzelił go dla reprezentacji, strzelił go dla reprezentacji Polski U23. Nie jest zdanie prawdziwe, możemy zobaczyć, bo już nie pamiętam. Goli niż kartek. Tak, ma 4 kartki, 2 gole, jest członkiem PZHGP, to jest Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Jest fajnym gościem, oczywiście, że jest fajnym gościem. Tu nie ma żadnych wątpliwości. A to była ta słynna reprezentacja U23 prowadzona przez Stefana Majewskiego, który się tak oburzał, jak został selekcjonerem dorosłej kadry w programie Liga Kursekta. Taka reprezentacja. To jest reprezentacja. Andrzeja Twarowskiego jak tam i Tomasza Smokowskiego, jak mówił, panowie, bo tu też chciałem zaprzeczyć, bo tu jakieś się pojawiały, że my graliśmy z jakąś Walią Z, to byli piłkarze z pierwszej ligi walijskiej. No tak. Panowie, to jest po, oni grają w poważnych tam pierwszej ligi. Niektórzy nawet trenują. Niektórzy trenują. Oni są nawet w tej... Dobra, panowie, bo... Oni w tej Walii to są nawet tak niemiłosierni, że jak Walia gra mecz reprezentacyjny... Panowie. To oni grają w tych samych godzinach ligę. Gramy na ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Cytrusy, o wszystko. I Rebusy, o wszystko. Roki, Leszek, Kowal walczą o zwycięstwo. A pytanie, no, ale Wojtek też może zabrać nam. No może, ale nie powinien. Dlaczego tak? Maciej Gajs. Nie. Ekspert. Widzielasko. Tak, to był Widzielasko. I mamy trzech zwycięstw. Brawo, Wojtuś! Kuźno. Mamy trzech zwycięzców. Jeden banan. Jeden banan. Trzech wygranych. Dobrze widzieliśmy? Ja cię. Banana zje prowadzący. Rozwiązanie salomonowe. Ja zje banana. Ale żeś to połknął. Ale końcówka się wypluwa. No tam może być robak. To się wypluwa, to się je. Same... Skóry nie jest tylko. Ty nie umiesz banana nawet jest. Tam to się też wypluwa, ale górę też się wypluwa. Co to jest za bobon? Pewnie jeszcze owoce myjesz. Paweł je całość, po całości zaraz przepije normalnie. Tak, herbatką. To herbatką był program. I nie szkodzi. Jakich mało,
Tak, dobrze, będziemy. Jakich mało? Wojtek Kowalczyk. Znaczy, to mikrofon. Wojtek Kowalczyk. Papa. Wojtek Piela. Cześć. Leszek Milewski. Bywajcie. Mateusz Rokuszewski. Za tydzień zaczyna program ten, kto miał dzisiaj najmniej punktów, czyli Wojtek Piela. Taki będzie. Wspieram słabszych jak PZPN, bo tam nikt nie spada na przykład. Bye, bye. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka.